I powinniśmy już wjechać na żywo. Siemanko Bartek, siemanko Marcin. Mam nadzieję, że dźwięk jest, że wszystko dobrze działa. Chociaż znów mi tego jeszcze nie odświeżyło na streamie. Ale dobra, jest. Widzę już na podglądzie obraz. Dla pewności tylko chwilę sobie sprawdzę, czy dźwięk wszystko dobrze łapie. Dobra, słychać mnie. Wszyscy jesteśmy, meldujemy się do gry w trzecim turnieju o Puchar Prezydentów dla Szlachetnej Inicjatywy Wsparcia Trudnej Sytuacji Wiaczesława Szczegolewa. Ciekawie dzisiaj się będzie działo, dlatego że dwa z tych trzech turniejów będą decydowały już dzisiaj konkretnie, kto dostanie się do fazy pucharowej dalszych zmagań, a dużą szansę ma spora liczba Polaków. Między innymi ci, którzy ostatnio byli w pierwszej dziesiątce. Na pewno był to Sebastian Wieczorek, Karol Cichocki, Natalka Sadowska, jeśli mnie pamięć nie myli, to również Błażej Galant, który mimo braku aktywnej gry w wydarzeniach na żywo, w tych internetowych, radzi sobie bardzo fajnie. Cześć, Anetka. Kojarzenie pierwszej rundy, o dziwo, jest takie samo jak chyba za ostatnim razem, przynajmniej w przypadku moim i Natalki, jak to już zdążyliśmy sobie porównać, dlatego że ja gram z Askarem, taki brzmiał jego nick, nie pamiętam nazwiska, chyba jakoś podobnie, albo imię przynajmniej. Która to moja warta miza? Z tych 45, 91 zawodników gra na liście startowej. Ilu będzie faktycznie grało? No wiadomo, że po pierwszej rundzie będą na pewno jakieś niedobitki, które tej pierwszej rundy nie zagrają i tym samym wyautują się z turnieju. Tak, Burhanow Askar będzie moim przeciwnikiem w pierwszej rundzie. W tej chwili na transmisji mamy więcej łapek w górę niż osób oglądających. Łapek w górę jest 9, więc osoby niektóre na pewno zostawiły lajka wcześniej, a ci, którzy teraz są, mam nadzieję, że za chwilkę trochę liczniej będziemy zgromadzeni, żeby przystąpić do turnieju. 7 rund, gramy co pół godziny, więc planowo powinniśmy skończyć zapewne, tak jak nam mówi tutaj harmonogram. 7 runda planowana jest o 19:30. No to znów się szykuje nam całkiem długi streamik. Mam nadzieję, że też między rundami będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać albo popatrzeć, co się będzie działo na innych warcabnicach w tych najciekawszych pojedynkach, a tych ciekawych trochę dzisiaj będzie, bo kiedy popatrzymy sobie na tabelę początkową, to poza tym panem Kuo Shuangwenem, który ma w pierwszej rundzie zapewnione 2 punkty za pauzę, mamy wielokrotnego mistrza świata Aleksandra Schwarzmana, znanego nam bardzo dobrze Aleksandra Getmańskiego, Ainur Szajbakow, którego wydaje mi się, że nie było dotychczas na liście startowej, ale mogę się mylić, podobnie jak Jurij Anikiejew. Ukrainiec pokazał się z bardzo dobrej strony, ale nie ten, Iwan Antonienko, bardzo dobrze też Polakom znany w drugim turnieju z trzech o Puchar Prezydentów. Tomim Bongo to też bardzo silny zawodnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótkie tempo gry, podobnie jak i znajdujący się za nim obecnie Martin van Eisenbern. Potrafią chłopaki mucić długimi godzinami. Marcin Hęsiak pisze na czacie, że też podobnie ma Martina po raz kolejny w pierwszej rundzie. Martina, tak, okej. Okay. Hęsiak Marcin, dla sprawdzenia i pewności już to wiemy, że jest potwierdzone. Motoriczko Wiktoria, Peter Steilen, no właśnie, tego McCandiego to ja nigdy nie potrafię przeczytać, jak ja czytam Saint-Just, ale niektórzy są Just i tak dalej, nie wiem, czy to z francuskiego bardziej, w ogóle nie znam jego genezy pochodzenia, mało co w ogóle wiem o tym zawodniku, no jest na pewno czarnoskóry, ale skąd pochodzi, to nie wiem. Gra w każdym razie pod flagą, banderą USA, jeżeli ktoś z was będzie w stanie powiedzieć o tym McCandim, jak to przeczytać, skąd on się w ogóle wywodzi, jak do tej czołowej warcabowej grupy trafił, to śmiało piszcie na czacie. A w tym czasie witamy kolejnych widzów, którzy wpadli i też kolejną łapkę, która zamknęła nam już dwucyfrowy wynik pod czatem. Siema Domin Rubi, siema Kepso, cześć Tadeusz Ilasz. Witam was serdecznie, cieszę się, że tak jak regularnie jesteście ze mną dzisiaj w czasie transmisji. Zapraszam do oglądania do końca, jeżeli wam tylko czas pozwala. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę tych fajnych warcabów zobaczycie. Na pewno względem pierwszego turnieju, który grałem tydzień temu, postaram się trochę bardziej skupić na grze, zagrać trochę lepsze te partie, bo na pewno wynik sportowy z zeszłego tygodnia nie był fajny, ale też, no wiecie, ciężko godzić granie w turnieju z transmisją live, może obrabiając to
grając potem. Sam jak widziałem po wynikach, zwłaszcza tych turniejów, które graliśmy na początku w czasie lockdownu, czyli antywirusowych igrzysk warcabowych, czy wcześniej tam tego pucharu kurnikowego, czy innych zawodów na Lidrafts, w momencie kiedy streamuję, te wyniki jednak są zdecydowanie gorsze niż kiedy tego streama nie robię, ale to chyba ze mną wszyscy zawodnicy, którzy próbowali tak grać, się zgodzą, że rozpraszanie się jakkolwiek nie jest dobrym wpływem na warcabową grę. Skoro ja w pierwszej rundzie, jeśli dobrze pamiętam, gram czarnymi, to będę czekał na zaproszenie ze strony mojego przeciwnika. Tak, Burhanov Askar to Rosjanin urodzony w 2010 roku. 21 lat ja miałem, kiedy on przychodził na świat. W pierwszej partii, w ostatnim turnieju miał ze mną nawet wygraną w końcówce, więc muszę być bardzo czujny tym razem. Nie dać się tak łatwo zrobić, jak ostatnio to miało miejsce. Postaram się z całych sił. Jak wyglądają jeszcze pozostałe parowania Polaków? Wiemy już, z kim gra Marcin Chęsiak oczywiście. Oprócz tego Mateusz Wysokiński też dosyć wysoko trafił, bo właśnie na tego Makendiego, Karol Cichocki, Zajratem Durgazijewem. Nie pamiętam, czy Zajratem grał w tamtej rundzie. Natalka na pewno z Arslanem. Dominik Rubaj z Aigul Idrisową, więc też wyzwanie. Hars Matier z Marczukiem, Anselmi Damiano z Galantem, Pismienny Grigori, też grałem z nim w ostatnim turnieju. Partię zremisowaliśmy z Frankiem Schumerą, więc będzie ciekawie. 10 osób już na transmisji, więc powoli jest nas coraz więcej. Witam serdecznie tych, którzy się na czacie przywitali, jak i tych, którzy siedzą po cichu, anonimowo. Zapraszam też oczywiście do udzielania się w sekcji komentarzy. Co u Was słychać w ogóle? Kto z Was gra? Na pewno gra Hensiu. Dominik gra. Kepso nie gra. Kepso nie gra. Same leszcze tam grają, więc byłbyś jednym z tych leszczy i dołączył do znamienitego grona warcabowych leszczy z całego świata. Ostatnio Stakowi bardzo dobrze idą turnieje dla patronów na moim kanale. Zwłaszcza kto nie oglądał, to koniecznie zapraszam do obejrzenia ostatniego turnieju dla patronów, piątego już turnieju dla patronów, w którym do końca, do ostatnich sekund wahała się sprawa zwycięzcy, a ostatecznie ta sama liczba punktów pozwoliła zająć pierwsze miejsca dwóm zawodnikom i o faktycznie tej najwyższej lokacie musiało decydować dodatkowe warunki. Ja wskoczyłem tutaj na partię top rated, w której będzie Eisendorn Hensiak. Już gotowi panowie do gry. W międzyczasie Askar zaprosił mnie do gry, więc ja też przyjmuję od niego zaproszenie. No i jesteśmy gotowi do tego, żeby kolejną odsłonę zmagań Pucharu Prezydentów rozpocząć. Czekamy na pierwszy ruch mojego przeciwnika, który dosyć agresywny, 33-29. Ja mam chwilę na rozpoczęcie i gramy. Kepsa dopiero wstał. No to rychło w czas. Godzina 15:58, 16 się zbliża. Chyba zakrapiana, długo zakrapiana noc sobotnia jest za panem Jakubem S. Czy z młodzikiem grać kellerowe warianty czy klinowe? Chyba ostatnio na kellery się nie zdecydowałem, to może zobaczymy tym razem. Gramy tempem oczywiście 5 plus 3, 5 minut na partię i 3 sekundy za każdy dodawany, za każdy zrobiony ruch. On mi akurat wychodzi w te kellery trochę z innym wariantem niż to najczęściej grane. Miałem urodziny, miał cię kosa zaprosić. Dziękuję, ale i tak bym nie skorzystał. Swoją drogą, jak tak można pisać? Miałem cię kosa zaprosić. Aha. To kosa organizował twoje urodziny u siebie? Oczywiście z taku, żebym skorzystał, tym bardziej jestem zły za ten brak zaprosin z twojej strony. Tutaj przeciwnik nam dosyć ciekawie to zagrał, bo z jednej strony nie ma kolumny do tego, żeby wyjść dalej, z drugiej strony może próbować nas związać, ale wydaje mi się, że jego klin wówczas nie będzie tak solidny, więc nie udzielajcie odpowiedzi, proszę, Staku, do ciebie też tak lub nie, bo ja często widzę z opóźnieniem, tak był Łukasz, ja często z opóźnieniem widzę to, co piszecie i nie wiem, czego to się tyczy, więc tak jak tutaj rozwijasz był Łukasz, okej, okay, to już wiem. Tak to bym nie wiedział. Kiedy wymienię do przodu po głównej, to automatycznie dam mu możliwość wymienić 2 za 2, 33-28, natomiast na związanie moje, niby 20-24, tak naprawdę on mnie zwiąże. Tak. Tu jest komba, więc tego nie może. A tu. Ej, kurczę, to jest fajna podpucha. Tu. No dobra. Moim zdaniem, jak ja tutaj wymienię,
tam nie może wiązać 32-27, bo jest komba dla mnie 24-29, przechodząca we wszystkich wariantach, których tam jest dużo. Ale Anusz zwiąże. Teraz pewnie chwilę policzę to wszystko. Lopez, Lopez, I think 8-8-64. Okej, okay, więc zobaczymy teraz, czy miałem rację, czy nie. Z tą kombinacją, czy ona przychodzi, czy nie. Albo będę brał w moim odczuciu te 3 tutaj, albo 3 tutaj. Jeżeli źle policzyłem, no to oczywiście będziemy się odkuwać w kolejnych rundach tego turnieju, ale wydaje mi się, że dobrze. A nie, źle policzyłem. Przecież on może od razu tutaj zabić. No właśnie. To wtedy tutaj tak pozycja nie przychodzi. No to fajnie. Fajnie oddać pionkę na samym początku gry, ale nie, no pozycyjnie to i tak nie jest tragedia. Bo ja to od razu wiążę i tutaj gruźb będzie tyle, że mogę nawet wyjść z tym lepiej. No dobra, bez pionka można też grać. By the way, Lopez 100 square international drafts are also really, really interesting. Aneta, I believe, does not play okay. Play at Playok. Because she is just the viewer not connected to drafts. Niesamowity poziom staku. Najwyższy poziom, jeżeli w 10 ruchu czy tam 12 jesteś w stanie oddać piona, robiąc żertwę wieloposunięciową dla korzyści pozycyjnych, tym samym wpędzać swojego przeciwnika w niedoczas, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ma 10 lat, no to ten poziom jest najwyższy. Ale tak jak mówię, z tym skupieniem w trakcie gry i streamowania, no nie jest łatwo. Ciekaw jestem, czy na LeadDrafts stream został odznaczony jako prowadzony, czy wszędzie się ten palący głośniczek pojawia. Streamers, tak. Damian Reszka, ready streaming. No dobra, on mi zagrał tutaj. Teraz wiązać nie ma sensu, bo wybije tak. To zapewne działa, więc po prostu wyjdę w tę stronę, tak. Jak on dopełni to, to idziemy na drugie skrzydło, ale ogólnie ta formacja wielu pionków, 3, w sumie 7, wydaje mi się dawać szansę na to, że zrekompensuje mi stratę tego piona, którego obecnie mam jednego mniej. W międzyczasie na YouTubie dostaję powiadomienie, że pan Robert Makłowicz instruuje, jak robić kary. Tym bardzo cieszę się, że wybieracie warcaby, a nie kolejny przepis pana Roberta. I teraz pytanie, czy od razu zagra tutaj do tej kolumny mój przeciwnik, bo jeżeli nie, to ja się pokuszę o to, żeby to faktycznie wiązać, jeżeli tego ruchu nie będzie. A jeżeli będzie, no to trzeba ładować na drugie skrzydło. Pytanie, czy tędy, czy tędy. Te wyjścia też nie działają cały czas z uwagi na te groźby, ok, więc tutaj myślę, że zdecyduję się jednak pójść w tę stronę. Tak, tak, tak. Żeby chociaż odrobinę presji na przeciwniku wywrzeć. Z jakim skutkiem? Nie wiem. 2,5 minuty na zegarze przeciwnika, 3,40 u mnie. Jakoś nie jestem specjalnie zły z tego powodu, że oddałem tego pionka. Partia będzie ciekawa. Tutaj tak łatwo skończyć jakimiś rozwiązaniami kombinacyjnymi, kiedy są ustawione takie właśnie niestandardowe formacje po jednej ze stron. Okej, okay, teraz mi się wydaje całkiem silnym to i wyjście od razu dwoma pionami tu. Bo nie ma ważnego piona teraz tutaj na 38, mój przeciwnik. Jeżeli zagra tu, to ja tu, a jeżeli zagra jakoś tak, no to ja tu. No i ta pozycja mi się zacznie już podobać. Lopez from Panama. Greetings, greetings. We are transmitting, of course, from Poland. So half a world between us, but connected by drafts. That is what I really like about this game. And if there are more English language people, just say, because we can do it double lingual, duolingual, with two languages, also Polish and English. Okay. Po tym ruchu mam tutaj groźbę większościową 2-2-2, ale jeżeli ta danka by była łapana, to ciągle by było to z korzyścią dla mnie.
I tak ten ruch chcę i chyba nawet muszę zrobić. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że przeciwnik z tego nie skorzysta. A ja potem będę miał kolejny ruch tutaj. On teraz chce mieć prawdopodobnie tą kolumnę, kiedy ja zacznę zajmować pole 22, żeby mieć możliwość wybić tutaj się na 28. Bo tylko tam uda taką rozsądną przestrzeń do gry. Ja z kolei będę próbował tutaj gdzieś o tę przestrzeń walczyć. Nie wiem, czy jednak nie zdecyduję się na jakiś plan typu to i to potem. Zawsze mam te w razie czego zapasowe tempa jeszcze z tej strony. No prawdopodobnie dojdzie do dość ciekawej pozycji, która może być niejasna. Pytanie, czy on będzie wchodził tak, czy najpierw jakoś tak. Te strony, jak ja tu, 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 tu. Okej. To już trzeba liczyć. No, obawiam się, że ta pozycja może być jednak bardzo niebezpieczna dla mnie, bo jednak chyba to ruchy się kończą. Też mi się wydaje, że może być w topa. Cały czas są niestety te groźby, które wyciągają mi tego piona, a wtedy wiadomo, leci tutaj w tę stronę. No, ale to są warcaby grane na krótki czas, gdzie w jedną i w drugą stronę czasami może być łatwo przechylić szale. Tu mam wariant tu, tu i tu. Niestety przegrywam. Zawsze to będzie po tym ruchu. Więc wydaje mi się, że jedyne co może mi dać jakiekolwiek szanse, chyba nawet to. Gdzie powiedzmy spróbuję zmusić przeciwnika do tego wybicia, chociaż nie musi się na nim dawać nabierać, bo potem mam wymianę. Chociaż znowu jest to wybicie i potem tu, tu. A potem mogę szukać przestrzeni się wbijając tutaj. Nim on zrobi przerw, to ja mogę szukać jakiejś kombinacji w czasie, kiedy on ma mało czasu. No pozycja grana dokładnie przez białe na pewno jest wygrana. Ale trzeba próbować. Żadnych kąt nie ma po tym, tu, 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 nie. Tu, 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 tu. No dobra, spróbujmy. Musi być ten. Szukam jakichś forcingów, tak, 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 no chyba nic nie ma. Dobra, grożę tym.
I chyba wolałbym utrzymać tę grę, żeby asymowałem. Jest dla i pionka, tak średnio, to też średnio. Dobra, trzymajmy tę pozycję trudną. Trzymajmy to trudne, tym bardziej, że on nie może wyciągnąć pionków ważnych dla siebie. Okej, tu. Może tak? To jest dosyć silne, ale jest to potem. Jasne. Dobra, idziemy w te damy. O. No niestety. Dwóch damek to jemu raczej nie złapię. Więc wtopa staje się faktem, potem jak to jego damkę. Jego damka, moja damka została złapana. Więc zrewanżuje nam się skutecznie i przegramy ten pojedynek z dziesięciolatkiem, więc w pełni brawo za jego wynik sportowy w tej partii, bo był bardzo, bardzo fajny i ciekawy. Dobra, dzięki. No i przegrywamy. No i przegrywamy, więc potwierdzeniem staje się to, co mówiłem, że nie jest łatwo transmitować i grać, no ale faktycznie poświęciłem pionka, trochę niedoliczając, myśląc, że mam kombinację, więc przeciwnik ładnie to wyciągnął, do końca trzymał. Przypomina mi takiego może z poziomu gry dziesięciolatka na poziomie Karola Cichockiego, który w tym turnieju gra dzisiaj, a my sobie możemy właśnie teraz pooglądać, jak sobie radzą inni zawodnicy. McKenzie gra. To jest któryś z naszych Polaków chyba, tak? Rzućmy okiem, z tego co pamiętam. McKenzie, tak, Mateusz Wysokiński. Nasoli Turatus. Okay. Gra Natalka Sadowska, to zobaczmy, z Zarsarsem. Ma pionka więcej białymi, więc tutaj ten wynik powinno być spokojniej. Kto tu jeszcze gra? Towarzysko widzę, że gra Kamil Krygier. Michał Janicki, może podejrzyjmy, co się tutaj dzieje. Gra czarnymi pionkami, ma przeryw, tylko ruszając się w jakiś sposób będzie musiał też, wydaje się, ten przeryw móc umożliwić przeciwnikowi, chociaż nie. Teraz właśnie przeciwnik nie mający dobrego tempa, bo ani tu nie jest dobrym ruchem. No, może mieć problemy. Chyba tu bym grał najprędzej. Chociaż z drugiej strony, kurczę. Może jednak tu. Przeciwnik ma 1,5 minuty, które zostawi sobie na końcówkę, więc trochę czasu do liczenia ma na to, żeby znaleźć wariant remisowy, jeżeli tej pozycji oczywiście jest, bo na pewno Michał Janicki ma inicjatywę, którą będzie starał się w tej partii na pewno zrealizować. A jednak taki wybrał ciekawy. Co teraz zrobi Michał? Czy poczeka? Czy... Okej. Okay. Wydaje się, że w ten sposób może brać pionka, ale przeciwnik z drugiej strony ma tutaj. No w każdym razie dwa piony mniej, to już może być jakaś tam końcówkowa zaliczka na to, żeby się nie dać. Tym bardziej, że jak odejdzie tutaj, to ten będzie musiał pewnie grać tu.
Okej, okay, ciekawe. No ale tutaj chyba tego drugiego piona już się nie złapie. Cztery damki na dwie, no to już wiadomo, remis, książkowa pozycja. Tym bardziej mówię, że ta przewaga czasowa jest po stronie przeciwnika Michała. Zbliżamy się do półmetku trwania pierwszej rundy. 15 minut za nami, 15 jeszcze do harmonogramowego rozpoczęcia drugiej rundy. Natomiast jeżeli, tak jak pamiętamy, z pierwszych akurat ja nie grałem, ale z drugich, to ta runda druga może być lekko opóźniona w stosunku do pierwszej z uwagi na fakt, że kilku zawodników na pewno tę rundę nie dotrze. Więc trzeba w takim wypadku będzie ich wprowadzić ręcznie przez organizatora sędziego jednocześnie zawodu, czyli Jacka Pawlickiego, że nie grają. Daniele Berte, graliśmy z nim, gra z Trofimowem, Iwanem jest porówno w pionkach, Iwan Trofimu 12 sekund, Daniele Berte 24 sekundy, więc dzieje się dosyć ciekawie w tej partii na pewno. A tutaj co się dzieje? Coś mi się kolory zamieniły chyba. Co tu się dzieje? Już mi się chyba nie odświeżyło. To jest raczej końcówka damkowa, a pozycja jest po staremu. Tak się w Warcaby właśnie nie gra. Na pewno tak jak te ruchy widzicie. To może zobaczmy sobie w międzyczasie, jak swoją partię rozegrał Schwarzman, który wygrał z Luką Larusso, z którą też graliśmy w ostatnim turnieju. Schwarzman zaczął agresywnie 33-29. Luka próbował sprowadzić pozycję klasycznie do bardziej takiej spokojnej. Schwarzman sobie nie robi nic, wyciąga piony, nie przejmując się tym, co robi przeciwnik. I nawet pomógł mu w wyciągnięciu drugiego skrzydła. Zbudował pozycję wokół 29, potem jeszcze raz, cały czas usilnie to 29 zajmując, wykorzystując fakt na pewno braku kolumny tutaj. No i to już ruch przegrywający, wygrana pozycja dla białych. W bardzo ładny sposób, mając kontrolę dookoła partii, ale co tutaj wypuścił Schwarzman? Wygrywający ruch był prosto tutaj. No, co i 36 wyciągać na przykład? Po każdym takim ruchu jest blokada, no i tutaj już... No, teoretycznie Schwarzman wydawałoby się, że mógłby takie rzeczy doliczyć, więc ciekawie. Kepso, czy ja będę w finale tego turnieju, mając fanów takich jak ty, nie będę mówił wy, generalizując, tylko takich jak ty, którzy cały czas próbują mnie tutaj zajmować prowadzeniem streama, ciekawą interakcją, konwersacjami czatowymi, to jak ja mam się skupić? Oczywiście, że moja cała uwaga w tym momencie ląduje na czacie i na tym, żeby czym kuglarz czy inny zajmujący się zabawianiem ludzi charakter ten czas wam przymilać z wynikiem nie wiem jakim, ale skutecznie odciąga mnie to od możliwości zdobycia punktów pozwalających na wejście do finału tego turnieju, więc niestety, ale w finale na pewno grać nie będę, tym bardziej, że trzeba mieć dwa dobre wyniki, mój pierwszy był beznadziejny, a drugi prawdopodobnie będzie w jego kierunku również zmierzał. Siema Marek, witam cię bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj przy okazji Lopez zostawił łapkę pod jakimś z filmików, bardzo fajnie, bo to jest komentarz bardzo ciekawy. Dzisiaj w nocy siedziałem do trzeciej i montowałem film, bardzo fajny film, który myślę, że będzie jednym z fajniejszych, ciekawszych w oglądaniu, bo próbuję coś nowego, tak sobie wymyśliłem po sukcesie Queen's Gambit, czyli Gambitu Królowej, serialu Netflixa, który zdobył rewelacyjną oglądalność. Stwierdziłem, że może by Warcaby spróbować pokazać w trochę inny sposób niż to jest do tej pory na filmikach na YouTubie. No i zrealizowałem jeden odcinek trochę inaczej. Wiadomo, że to nie jest poziom telewizyjny i nie będzie nigdy. Natomiast na miarę moich możliwości zrobiłem pierwszy materiał, który będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie dla mnie było ten odcinek i nagrywać, i montować. Kosztuje to kupę pracy, więc mam nadzieję, że jakoś to docenicie, chociażby tymi lajkami i subskrypcjami na kanale. Natomiast to, jak będzie odebrany, no zobaczymy, jak się pojawi. Nie wiem kiedy jeszcze, ale myślę, że nie wcześniej niż za tydzień. Gambit Królowej, no... Na pewno wywołał burzliwe rozmowy, wywołał burzę ciekawej
fajnego wzrostu oglądalności i zainteresowania szachami. Ja myślę, że jesteśmy bardzo w stanie na tym pociągnąć, bo teraz nawet jak rozmawiają z osobami, które nie były związane z tematyką warcabów czy szachów, o tym, że jadę na turniej, to wszyscy mówili, albo oglądają ostatnio, albo jestem w trakcie oglądania królowej, gambitu królowej, więc automatycznie wszystkie osoby miały pogląd, to już jest dobre, że cokolwiek widziały, jak wyglądają turnieje, albo że się zainteresowały tym, jak się siedzi, jak się pokonuje ścieżkę turniejową, ile czasu turnieje trwają, że są te zegary, zapisy, wiedzą coś, a to już jest bardzo dużo podane do masowej wiedzy, bo teraz jest punkt wyjścia do tego, żeby odbyć konwersację, żeby pociągnąć ten temat. I ja myślę, że na tej fali popularności królowej, gambitu królowej, my jako warcabiści, a na pewno też ja ze swoim kanałem jesteśmy w stanie skorzystać. No i kwestia to spróbować wykorzystać, więc chciałbym teraz właśnie w tym okresie robić trochę więcej materiałów, też częściej pokazywać live'y, bo jest co, no, nie ukrywajmy, że jesteśmy w stanie warcabami ludzi zainteresować, bo to jest bardzo ciekawy sport, ludzie też muszą wiedzieć, że to jest sport i w tym kierunku się rozwijać sportowo z całą dyscypliną. I damy radę. Wiadomo, że serial o warcabach to by była fajna sprawa, ale wyprodukować coś takiego, to już nie mówię o samym czasie, ale o nakładach finansowych, które są niezbędne do tego, to jest na pewno przedsięwzięcie, które nie bardzo mocno przerasta, ale jakieś niedługie epizody filmowe można by było w tym temacie warcabów, myślę, zrobić. Tylko mentalność ludzi w kontekście warcabów. Ja, wiesz co, nie będę mówił, co jest problemem, bo też nie chcę tak podchodzić do tego i nie podchodzę, że mentalność jest taka, że ludzie myślą, że warcaby to gra świetlicowa, a szachy to jest gra królewska, bo ilekroć to będę sobie mówił, to będę sam sobie tworzył jakiś opór i przeszkodę, a myślę, że nie jest tak. I bardzo rzadko się spotyka, rozmawiając z ludźmi o warcabach, że o, bo warcaby to jest proste, szybkie i hop siup. Mogę anegdotę pewną powiedzieć, bo w zeszłym roku w sierpniu, nie, w tym roku w sierpniu się spotkałem z taką fenomenalną sytuacją pokazującą, jak faktycznie niektórzy myślą o warcabach, że są faktycznie proste i na pewno nie zasługują na więcej niż ranga gry świetlicowej. Prowadziłem szkolenie słabowidzących i niewidomych z Martą Bańkowską w Suwałkach i pani, która tam pracowała w tym hotelu na recepcji akurat była w pewnym momencie i pyta się mnie, czy byłbym w stanie ją nauczyć gry w warcaby, bo przychodził tutaj pan, który mówi do niej, że warcaby są trudne, że na pewno nie dałaby rady zagrać, a ona mówi, że no faktycznie w warcaby nie grała, ale jest w stanie usiąść ze mną, no i te 10 minut się nauczyć, no i pójść tego pana ograć. No to zacząłem jej krótko tylko mówić, że no nie da rady, warcaby się nauczyć 10 minut, bo ja gram w nie 25 lat i jeszcze nie umiem. To stwierdziła, że nie jest to możliwe, bo przecież to jest prosta gra i na pewno te 10 minut by wystarczyło jej, żeby warcaby spokojnie ogarnąć. Więc no cóż zrobić. Wasylij Iwanczuk, widzę, wygrał swoją partię przez to, że Jana Jakubowicz nie dotarła, więc tam mamy już jednego zawodnika mniej. Z faworytów na razie nikt nie zawodzi. Szajbakow, Van Eisendorn, McKendy, Stalen, Cichocki i tak dalej, i tak dalej. Niewykluczone, że będę jedynym, który nie dał rady, chociaż nie, to już też. A nie, dobra, to był pierwszy wynik, który był niewskazujący na faworyta. Więc niewykluczone, że pierwszy. Także wiecie, no, śmiesznie jest z tymi warcabami gdzie niegdzie, ale ja się nie załamuję, bo myślę, że jest dużo więcej osób, które są ciekawe nowych rzeczy. Mówię tym bardziej, że szachiści nie deprecjonują warcabistów. To jest bardzo ważna sprawa. Nie dzieje się tak masowo. A wśród szachistów, wierzcie mi, mamy bardzo dużą część społeczności, która może do nas przeniknąć. Widzę to po komentarzach na YouTubie, bo też jakbyście pod niektóre filmy pozaglądali, to bardzo przyjemny komentarz dostałem wczoraj pod właśnie partią z Wasylijem i Iwańczukiem, gdzie napisał szachista oglądający streamy szachowe, że przypadkiem trafił na mój kanał, po czym przypomniała mu się gra, w którą nauczył grać go świętej pamięci jego dziadek i zostawił subskrypcję i na pewno będzie na kanał wracał. Bardzo to cenię, bardzo dziękuję. Jeżeli jest, może na tej transmisji, to pozdrawiam serdecznie.
Właśnie takie historie budują i mam nadzieję, że takich przypadków jak ten pan będzie jeszcze więcej. 16.25, widzę, że mamy już komplet wyników, nie, jeszcze kilka ostatnich desek i będziemy mogli siadać do parowania drugiej rundy. Pierwsza runda 10-latek był dla mnie zbyt trudnym przeciwnikiem, więc liczę na to, że w drugiej rundzie będę miał kogoś łatwiejszego. Oczywiście żartuję, bo tutaj też nie jestem, nie nastawiam się na wynik sportowy, on nie jest najważniejszy. Jest przy okazji, ale oczywiście no, chcę zagrać jak najlepiej, ale czasami będzie nie wychodziło. Oddając pionki w debiucie. Postaram się lepiej. Tym bardziej, że fajnie zawsze by było pograć z ludźmi typu Tomim Bongo, etc., etc., a nie tam na ostatnich deskach, ale to nie jest najważniejsze, proszę Państwa. Najważniejszy jest cel, a ten jest szczytny. Jeżeli ktoś z Was jeszcze chciałby wesprzeć Was, Wiaczesława Szczegolewa, to oczywiście na stronie Dominator znajdzie linki do Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Mistrza Świata Dwukrotnego. Zapraszam do tego gorąco. Wspierajmy, pomagajmy, jeżeli jesteśmy członkami jednej społeczności. Natalia Sadowska trzyma za mnie kciuki. Dam radę, oczywiście, że dam radę. Jeszcze Natalkę wyprzedzimy. Swoją drogą my trzymajmy kciuki za Natalkę, dlatego że ona, jeżeli w tym turnieju zagra porządnie, to ma szansę na awans do finałowej trzynastki, bo z tego co pamiętam i tak ich trochę jest. Do określenia się mianem Przekocura Marek, dzięki, na pewno bym nie startował, ale wszystkim Wam tutaj deklaruję, że chcę w te warcaby wkładać więcej czasu, tyle ile dam radę, żeby ten swój poziom podnosić, bo mam chęć iść równać w kierunku MI, czy tam GMI nawet kiedyś w przyszłości, pracować nad tymi warcabami, bo zaczęły mi dawać niesamowitą frajdę. Czy transmitowanie dla Was, czy w ogóle prowadzenie kanału, czy mam nadzieję, że niebawem treningi, do których chcę przysiąść. Może będę mógł podnieść ten swój poziom gry odrobinę i przy okazji mówię cały czas mieć z tego fun. Przemysław Oderkiewicz, ja również witam mistrza, reprezentanta Lututowa. Oder, mam nadzieję, że się widzimy na LZS-ach, które już w tym tygodniu się rozpoczną w czwartek w Lututowie czy w Głazie, tam jeszcze chyba nie wiadomo. Będziesz, Przemek, grał, czy wpadniesz chociaż w odwiedziny, jeżeli nie, bo nie pamiętam, czy widziałem Cię na liście startowej tych zawodów. Oczywiście, że się widzimy, no i fajnie. Kupę czasu się nie widzieliśmy, chyba rok od ostatnich, oczywiście, że grałem, no i super. Rok chyba minął od ostatnich drużynówek, jak żeśmy się widzieli, to będzie okazja nadrobić co tam u nas. Druga runda turnieju się powinna zacząć za 2 minuty, ale chyba jeszcze nie są ciągle wgrane wyniki. Czy mamy już komplet wyników? Mamy. Raz, dwa. Piotrek Paluch wygrał walkowarem. 3, 4, 5, czyli Mbongo też nie grał. 5 osób w sumie odpadło z pierwszej listy, więc 91 uczestników zostało 86, więc całkiem duże zawody po raz kolejny, przynajmniej parzyście. No i jeszcze 3 godziny grania mniej więcej nas czekają w kolejnych rundach, a jak ja swoje skończę szybciej, to oczywiście będziemy wybierali się podglądać tych najlepszych i mamy drugą rundę. Reszka, Damian, Franciszek Szumera, proszę bardzo. Mamy wewnętrzny pojedynek, można powiedzieć, kanału, bo Franek Szumera jest patronem kanału Warcaby. To zagrajmy towarzyską. Ja, Białymi, Pogromca, to ja i lecimy. Niewykluczone, że Pogromca, to ja jest na czacie. Jeżeli tak, to Cię pozdrawiam. Franek, jeżeli nie, to już piszę na czacie. Luka, thank you very much for this kind words. Of course, like I told before, perhaps you didn't hear, if someone is willing to join the conversation and wants to use English, I'm open to use it and talk freely to everyone. Thank you very much and good luck at the tournament. I saw your first game. I don't believe it, I saw it. But I believe that we played in the first tournament, last tournament, 1 week ago. Dobra, to możemy co zaczynać. Z Pogromcą lecimy. Nie ma co czasu tracić. Na streamie wszystko ok. Wybiję tutaj Franek po głównej. Debiut bardzo teoretyczny, który w wielu literaturach jest dobrze albo bardzo dobrze opracowany.
Tutaj pójdziemy w te warianty z wyjściem 35-30. Zobaczymy, czy Franek przyjmie tę grę ostrzejszą, woli spokojniej, nie schodzi. Spędzi mnie nas bardzo. Ci, którzy są przesądni, nie wiem, czy są w stanie określić, co jest tego powodem. Wiem, że kicha się na kielicha, a nas spędzi na co? Nie wiem. Thanks, good luck to you too. Thank you very much and keep your best. No i lecimy, no i lecimy. Może ten mikrofon sobie trochę oddalę. Mam nadzieję, że z dźwiękiem cały czas jest wszystko ok. Tak, tak, tak. Ok. Pewnie jakbym mniej mówił, to od razu bym mógł lepiej troszkę się skupić, ale z drugiej strony po co mówić mniej? Jak mam ochotę, to chyba dobrze się tym dzielić. Tutaj takie wyjście Franka, żeby sobie tego pionka uruchomić. Z drugiej strony to daje ogrom różnych możliwości kombinacyjnych. Zarówno po ataku moim, jak i jego. Tunk, tunk, tunk. Ale w sumie nie czuję się źle nawet z tą wymianą, więc jeżeli ma ochotę ją robić, to niech robi. Jeżeli nie, to niech tam sobie dalej rozwija skrzydło. Partia się sprowadziła w każdym razie do klasyki. Chyba też kombi nie ma. Jedziemy. Nie będę mówił, z jakim planem może gram, co mam tam nadzieję w krótkim czasie robić w pozycji. Niech to będzie zaskoczeniem dla Franka. Tak jak jego plany, jego ruchy, które po kolei wykonuje, są zaskoczeniem dla mnie. Dobra. Czyli pozycja jednoznacznie dąży w kierunku klasycznym. Dobra. To jest dosyć akurat odpowiedzialny ruch ze strony Franka, bo taka mała niedokładność się może kończyć takim właśnie prostym planem za takim przerywem, czyli najprawdopodobniej zyskiem piano dla mnie. No chyba, że znajdzie jakąś obronę, ale chyba będzie o to ciężko. Czat, zapraszam was do tego, żeby tutaj włączać się do konwersacji. Ja z chęcią podywaguję na temat każdy, nie tylko warcabowy, więc śmiało. Oczywiście warcaby są tą naszą spójnością, która też zapewnia nam tutaj ciąg logiczny kolejnych materiałów na kanale, kolejnych konwersacji, które właśnie odbywamy, a właściwie odbywam monolog, ale mam nadzieję, że przynajmniej dzięki warcabom są odrobinę spójne. 4 minuty jeszcze prawie ma Franek, więc tutaj trochę tego czasu jeszcze jest, pozwala mu na to, żeby poszukać jakiegoś tam rozwiązania. Teraz pytanie, czy wybijać pojedynczo, czy podwójnie. Tak, 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 tak. No wiecie co, chyba się skuszę wybić to podwójnie. No i oczywiście atakujemy pionem. Też ta pozycja daje dosyć, taki się wydaje, fajny plan na to, żeby atakować dalej to skrzydło, pomimo pionka więcej. Spróbujemy tak właśnie grać, to wykorzystać. Tak, tak, tak. ...45 ładnie włączony do gry. Pozycja wygląda naprawdę solidnie. Okay. Nawet chyba pozwolę sobie na takie posunięcie.
Tu to nawet mogę wyjść w ten sposób. No i chyba ciężko będzie Frankowi udaremnić mi przerw. Co ten Franek gra tragedię? No akurat w tej partii może się nie popisuje. Ja też się spieszyć nie muszę, bo tutaj wszystko jest dość mocno poograniczone. Tutaj na większość jest 2 za 2, ale za to kombinacja przychodzi. No. Potem chyba nic nie ma. Dobra. Dzięki, Franek. Mamy 2 punkty, które powinny być na naszym koncie po pierwszej rundzie, ale dobra, wystarczy mieć je po drugiej. Tak, Dabik, czekajcie, albo ja widzę z opóźnieniem, czekam aż się pojawi. Ale nie wiedziałem, że są emotki, ale Dabik. Z pozdrowieniami dla Pola Pogby. Co ciekawego możemy pooglądać? Czy ktoś, zobaczmy, z kim gra nasza Natalia. Ajajajajajaj, co to jest? Paprykarza wszedł. Paprykarz chyba też gra swoją drogą, nie? Paprykarz, nie widzę, żeby grał. Jacek był na liście, ale chyba zrezygnował z gry w turnieju. W każdym razie z pozdrowieniami i gratulacjami za inicjatywę. Dla Jacka Pawlickiego też zapraszam oczywiście na strony Daminatora, daminator.eu, jakby ktoś chciał czy zakupić warcabowe książki, czy poszukać trochę takich komentarzy rynkowych o tym, co się dzieje w warcabach. To jak również historie, czy publikacje cyfrowe polskich warcabów, czyli czasopisma przez wiele lat wydawanego polskiego warcabowego, to zapraszam serdecznie na stronę daminator.eu. Tutaj u Natalki się dzieje dosyć na razie nudno. Ten pionek 45 może być słabością białych, ale z drugiej strony pionek 15 póki co też u Natalki nie gra, jak się to rozwinie. Zobaczymy, z kim to w ogóle jest pojedynek. Z Tsongbatar Sugbat. Kto to jest, co to jest za człowiek? Barf Ir 1987, FMGD 2080, więc biorąc pod uwagę sam ranking, to taki średni średniak, porządny przeciętnik, jakby to można było spróbować określać. No ale wiadomo, że czasami te partie są najtrudniejsze z takimi właśnie zawodnikami. Nawet jeżeli mają więcej niż 10 lat, jak w moim przypadku. Tam jest chyba urodzony, jak zdążyłem dobrze zobaczyć, w 98. Marek pisze, w drugiej edycji tego turnieju tydzień temu jakaś dziewczynka została zbanowana za grę programem, ale wstyd dla całej organizacji. No będą takie przypadki, ja wiem, czy wstyd. No, nie odpowiadasz moralnie za wszystkich. Będą się takie rzeczy zdarzały, zdarzają się czy w warcabach, czy w szachach. Może my nawet powinniśmy to nagłaśniać, żeby były te skandale. Ja uważam, że skandale są dobre, bo nie, czasami nieważne jak mówią, po prostu ważne, że mówią. Tutaj ciekawy ruch ze strony Natalki, bo oczywiście po ataku jest tutaj wejście 18-23, a to Natalka zaraz będzie groziła tym, że piona jakoś może spróbować zabrać. Tymczasem przeciwnik wybija chyba. No tutaj. Też ciekawe. Żeby zrobić, nie zrobić od razu 3-3. No, fajnie, fajnie. Podoba mi się ten ruch. Szybko go nawet policzył. Teraz te Natalki w większości już nie przechodzą, bo po tym jak zbije dwa pionki, to potem Natalka by wymieniała do tyłu 1 za 1. A teraz te wymiany 3 za 3 robi. No i ta formacja tutaj od 15 do 24 nie musi być korzystna, no ale z drugiej strony dalej jest ta kolumna, która nie przeszkadza w wyprowadzeniu pionka 45, więc też źle być nie musi. Też te pozycje mogą się dosyć łatwo sprowadzać do klasyki jakichś takich bardzo teoretycznych pozycji typu Waldubi, etc. W szachach złapali 17-latkę, która na Mistrzostwach Polski czytowała, Patrycja Waszczuk, głośna sprawa. Tak, no widziałem, właśnie mówię o tym. Nieważne jak mówią, ważne, że mówią. To była dziewczyna, która była w tych różnych artykułach opisywana na pierwszych stronach różnych portali typu Onet i tak dalej. Też bym chciał, żeby tak mówili o warcabach. Nie wiem, czy w dobrym świetle, czy w źle, złym, czy w jakimkolwiek. Najlepiej w dobrym, ale ciężko, żeby mówili w dobrym o warcabach, jak ludzie wolą czytać o piłce nożnej i innych sportach, które są bardziej medialne. Ale ciągle jest to... Ja nie wiem, czy on nie grał teraz na miejscu właśnie kolesia 45, bo miał ruch na to, żeby wyciągnąć to tempo.
Jakby spróbował związać te pięć pionków, to nawet takie centrum niekoniecznie by było zagrożeniem. Więc no, ciągnąc myśl oszukiwania, no nie mamy na to wpływu, zawsze się znajdzie ktoś, kto to będzie robił. Wiem, że ta dziewczyna wychodziła bardzo często do toalety. I tak jak czytałem opinie innych szachistów udzielających się w tych wywiadach, to wszyscy byli przekonani o tym, że ona oszukuje, a problem jedyny dotyczył tego, żeby jej to faktycznie udowodnić. Albo kiedy ta sprawa wyjdzie na jaw, a w końcu wyszła. Każde zachowanie tego typu wydaje mi się, że prędzej czy później będzie odkryte. No bo ile można dawać radę oszukiwać, tak? W końcu są inne zawody, gdzie nie będzie takiej możliwości, albo na krótszy czas, gdzie nie wesprze się komputerem. Tym bardziej były te końcówki, gdzie ewidentnie każdy mówi, było widać różnicę poziomu w grze tej zawodniczki. Marek pisze, że jeszcze bym był ambasadorem dobrej zmiany, jak w szkołach wprowadzą Warcaby. Ja gorąco liczę na to. Poza tym tak, na stronie warcaby.pl znajdziecie cały program Warcaby w szkole stworzony przez Jacka Pawlickiego, gdzie trenerzy wybitni sportu warcabowego pomogli w tym, żeby wykreować taki program nauki. Co więcej, piszą do mnie w komentarzach czy w prywatnych wiadomościach nauczyciele wychowania fizycznego, bo zwłaszcza teraz, kiedy mamy zdalne WF-y, no to aż prosi się o to, żeby uprawiać sporty, które są umysłowe, czyli właśnie szachy czy warcaby. Więc ja nie widzę przeciwwskazania. Wszyscy, którzy my uprawiamy dyscyplinę warcabową, wiemy o tym, jak zbawienne skutki może mieć właśnie gra w warcaby. Czy w szkole, czy w domu, czy towarzysko, czy na wyższym poziomie. Bardzo fajnie rozwija te wszystkie cechy myśleniowe, koncentracyjne i tak dalej. Jakub Gazda, patron honorowy kanału Warcaby, siemka, siemka. Kuba, nie pamiętam, czy grasz w tym turnieju, czy nie, chyba nie. Szykuj się w takim razie na szósty turniej dla patronów. Kuba, taki mały spoiler dla tych, którzy nie widzieli, był bardzo bliski ogrania wyprzedzenia w turnieju Karola Cichockiego, mistrza Polski 2020, który skutecznie rok, miesiąc po miesiącu wygrywa wszystkie te turnieje dla patronów. Też kibicuję z całego serca Karolowi, kibicowałem też w finale, mimo tego, że sam w nim grałem, ale może się nie zmieni, może trochę monotonii przełamywania nie będzie. Może trochę przełamywania monotonii by było ciekawsze w tym wypadku. I Kuba był jeszcze bliższy odgadnięcia liczby remisów. No tak, był dodatkowy konkurs dla osób, które mogły zgadywać liczbę remisów, która padnie między pierwszą, w ogóle dla wśród pierwszej trójki zawodników. Było ich koniec końców 24, Kuba typował 23, a precyzyjna i dokładna co do jednej pozycji w tej materii była Arleta Flisikowska, wygrywając już drugą swoją nagrodę na tym kanale, więc skuteczność Arlety jest bardzo dobra, w pełni również zasłużona, jak dotychczas, bo aktywnie się też w życiu kanału udziela, chociażby udzielając wywiadu w ostatnim odcinku piątym warcabowych portretów. Swoją drogą, kogo byście zobaczyli albo usłyszeli bardziej, powinienem powiedzieć, w kolejnych odcinkach warcabowych portretów. Jeżeli macie jakieś typy, bo pamiętam, przypomnę typy i nominacje Arlety, wśród nich był Karol Cichocki, Łukasz Kosobucki, Radosław Wika, czyli teraz część męska tych warcabów, bo do tej pory Marta Arleta i Natalia są już przeze mnie przerozmawiane, wywiedzone, jakkolwiek by to próbować odmienić. Z tych najlepszych polskich warcabistek praktycznie by jeszcze została Kasia Stańczuk, ale z nią to trudniej chyba porozmawiać, bo siedzi w Holandii, z tego co wiem, ale nie, na 100%. Propozycje tutaj proszę, jakie padają. Jakub Stacewicz i Jakub Gazda. Kolejne duo by zrobić niewykluczone, tym bardziej, że panowie już jedno duo, dwa razy duo faktycznie mieli, bo prowadzili wespół live z turnieju PC Best Cup, a dodatkowo jeszcze grali między sobą pojedynek. Swoją drogą do pojedynków moglibyśmy wrócić, bo te ostatnie były bardzo ciekawe. Czy mój z Łukaszem, czy wasz między sobą. Wy pewnie byście nawet rewanż chcieli zagrać, bo z tego co pamiętam, to Kuba Stacewicz był mocno rozgoryczony tym wynikiem, że ostatecznie te partie padały łupem Kuby Gazdy i to on wywalczył ten nieoficjalny tytuł najlepszego Jakuba w Polsce. Jacek Pawlicki, cały czas zaprosi Andrzeja Martko.
No właśnie, tak. Bardzo chętnie bym z nimi wszystkimi rozmawiał, ze starymi mistrzami, natomiast też ja muszę patrzeć na to wszystko z drugiej strony. Ja przede wszystkim podstawowy cel prowadzenia mojego kanału mam w tym, żeby docierać do osób ciekawymi materiałami, czasami może właśnie burzliwymi, szokującymi, które będą inaczej podane, patrzeć na ciekawą realizację. Ci, którzy w Warcabach są, bardzo docenią wywiad z Andrzejem Martko, ale obawiam się, że osoby, które ja chcę przyciągnąć do Warcabów, niekoniecznie, i wolę teraz na razie pewnie ten czas poświęcać, kierunkować w innym kierunku, w kierunku materiałów, które mogłyby mi pozwolić właśnie te nowe osoby przyciągnąć. Luca Lorusso, który tutaj udzielał nam się na wywiadzie. Luca, we are watching your game. If you are still on the stream, I will try not to give you any clues with my viewers, but we will see your game. Duo Kepso jako nieoficjalny. Jak to nieoficjalny? No, ja mogę powiedzieć, że oficjalnie Jakub Gazda jest najlepszym Jakubem w Polsce. Po tym meczu, który odbył się na kanale, pewnie Staku będzie podważał, ale no w sumie nie. Dobra, oficjalnie możemy powiedzieć, Jakub Gazda najlepszym Jakubem w Polsce. Tutaj Luka grający białymi ma pozycję, wydaje się, bardzo prosperującą, dającą szansę na wygraną. Czy to dowiezie? No zobaczymy. Teraz jest ten ruch, no właśnie, na 33. Damka będzie zabita, ale zaraz potem jest odbicie 1 za 1 i znowu wymiana i kurczę, tam zostanie 3 na 1, 3 na 2. I może braknąć tego materiału do wygrania. Wydaje mi się, że Luka teraz nie widzi bicia, dopiero teraz go zobaczył. No i to jest chyba remis, słuchajcie, bo teraz po wymianie, no nie zdąży, chyba nie zdąży. Nie ma też jak podłapać, podchwycić tego pionka od tyłu. Nie wiem, kto to jest RB, ale są to jednocześnie ostatnie posunięcia, pewnie ostatnie posunięcia całej rundy. Możemy jeszcze na chwilę podejrzeć partię Miśka Janickiego, no to zobaczmy, jak sobie tutaj radzi. W materiale równo bardzo dobrze u Michała stoi ten pionek na polu 17, ogranicza mocno przeciwnika, czy wystarczająco na wygraną. Trzeba by siedzieć i liczyć. Trzeba by siedzieć i liczyć. Była mała groźba. 3 za 2, ale mi się wymienia. Najgorsze jest to, że te piony jego też nie mają gdzie dalej iść, więc tutaj wszystko rozegra się na kilku tampach. No kurczę, takie pozycje. Ciężko wygrać, ciężko tutaj powstrzymać przeciwnika od remisu. Może czasami próbując wykorzystać jakoś większość bicia, czy jakąś taką ukrytą, chytrą pułapkę, ale na pewno jest to trudne zajęcie w momencie, kiedy mamy na swoich zegarach jedynie 10 sekund, a to przeciwnik Michała ma w tym momencie prawie 2 minuty. Dzwoni mama. No nic, mamy na stronie odbioru. Cześć, mamuś. Prowadzę właśnie transmisję na żywo w internecie z turnieju warcabowego, więc wszyscy odbiorcy cię słyszą, ale mówię odbiór. Tak, wszystko ok. Buziaki, do usłyszenia. Pa. Pozdrowienia dla rodziców, którzy nie śledzą tego, co syn robi w internecie, ale czasami nadzieją się na te materiały, które już były publikowane i nie są w formie live'ów. Co tutaj się dzieje? Tymczasem ta końcówka, ok, remisowa. Natomiast to przeciwnik Michała pierwszy zrobił damkę. Ale tu się nie ma co wydarzyć, może spokojnie iść na 10 Michał. I żadna łapka nie działa. A w aspiracji na to, żeby wygrać, też raczej już w tej partii mieć nie będzie. No i tak, mamy remis. Zobaczmy w międzyczasie, odświeżmy, jak tutaj ładują się wyniki. O, co tu mi się stało? Serwer nie działa. Działa. Schwarzman wygrał z pismiennym Grigorijem, a Getmański ze Spową. Swoją drogą niecierpliwie czekałbym na pojedynek Getmański-Sadowska po tym, jak ostatnio Natalia pokonała rosyjskiego arcymistrza. Ten pojedynek miałby dodatkowego smaczku. Fajnie by było, jakby się znów spotkali. Dla widzów na pewno. Tak około połowa wyników już jest wprowadzona. Teraz trzecia runda, która startuje o godzinie 17.00. Wydaje się, że nie powinno być opóźniona. Tak samo druga poszła nadzwyczaj sprawnie. Na pewno sprawniej niż ostatnio. Też pora dnia, o której gramy my Polacy, 16 godzina, jest całkiem wygodna, komfortowa do gry. Wydaje mi się, że łatwiej teraz utrzymać to skupienie do końca niż ostatnim razem, kiedy to graliśmy do 23.30.
te nasze partie, więc teraz będzie fajnie i jeszcze potem można będzie sobie spokojnie odpocząć przed trudami tygodnia nadchodzącymi. Kolejne wyniki pewnie za chwilkę będą się ładowały. My sobie czekamy tutaj z moich... O, proszę. Staku gra z Kubą, to możemy sobie na przeczekanie pooglądać chłopaków. Nie dość, że najintensywniej udzielają się na naszym live'owym czacie, to jeszcze tutaj grają bardzo ciekawe partie. To jest ciekawy debiut, gdyby teraz biały gra Kuba Gazda nie wybijał 31-27, tylko zagrał 47-41, a czarne wparowały na pole 28 z 22. Za dzieciaka grałem te partie wiele razy, czarnymi masę razy ją wygrałem, w tym między innymi z, pamiętam chyba, Mateuszem Sawizdrzałem i Łukaszem Kosobudzkim w jednym turnieju. To też były czasy, kiedy zaczynałem grać dosyć agresywnie, no i łatwiej mi było osiągać fajne wyniki i przewagę z moimi ówczesnymi rówieśnikami. Dlatego, że dzisiaj może dla nas standardem jest to, że nawet i młodsze osoby, takie jak Mateusz Wysokiński czy Dominik Rubaj, zagrają te ostrzejsze partie. Natomiast w czasach, kiedy ja miałem 10-13 lat, to absolutnie takich pozycji w Polsce nie było granych. Ten poziom myślę, że był na innym zupełnie levelu. Korzystam z angielskiego słówka, żeby się nie powtarzać. I inny typ pozycji ogólnie był grany, nie trzeba mówić ani przekonywać nikogo, że najczęściej występowała oczywiście klasyka, to było pewnie 90, myślę spokojnie, procent partii, niewykluczone, że więcej, a więc wtedy, kiedy ktoś ogarnął klasykę, znał podstawowe pułapki, wiedział jak wykorzystywać, jak budować pozycje, co jest istotne w tych grach klasycznych, a do tego była bardzo przydatna książka Niebieska Burzyńskiego, która teraz została wydana ponownie przez Jacka Pawlickiego, to dosyć nietrudno było mieć przewagę i być jednym z lepszych warcabistów. To był praktycznie ogół przygotowania, które wówczas miałem. Miałem wtedy jeszcze książki, tylko notatki Edwarda Burzyńskiego z któregoś ze szkoleń w Malechowie bodajże, jak miałem 11 lat, to były zapisy partii, które nie trafiły, albo nie w komplecie, które trafiły do książki tej niebieskiej grze pozycyjnej, no i z notatek oryginalnych, z kserówek arcymistrza Burzyńskiego, wtedy jeszcze mistrza międzynarodowego, teraz już arcymistrza międzynarodowego Edwarda Burzyńskiego, przepisywałem sobie to do zeszytów, z tego sobie trenowałem i uczyłem się tych ważnych formacji pozycyjnych. Kiedy tych materiałów nie było tak łatwo dostępnych, kiedy nie było tyle książek wydanych przez Jacka, kiedy nie było materiału w internecie aż tyle. Tutaj jakie ciekawe rozegranie kombinacyjne. Proszę, Staku załadował w Kubę Gazdę. No i ma dwa pionki mniej, ale pionka zaraz obok pól damkowych. No i wówczas arcymistrz. Jacek pisze, że i wówczas arcymistrz. O Burzyńskim mowa. Patrzyłem, że jak grałem z nim w roku 2001, to że jeszcze nie był arcymistrzem, że jeszcze wtedy miał mistrza międzynarodowego. Tym bardziej na blankiecie mam napisane, bo grałem z nim wtedy partię, jak ja miałem tam 11 lat, że MI, mistrz międzynarodowy, 2001. Na pewno nie zrobił tego arcymistrza później? To ktoś źle zapisał w tabeli? Okej. No to w takim razie ja, czerpiąc wiedzę z tego, co w internecie jest dostępne, znalazłem, że to mistrz międzynarodowy, to tym lepiej, bo zrobię materiał o tym, jak grałem z arcymistrzem międzynarodowym Burzyńskim, miałem lat 11 i to raczej nawet ja byłem prowadzącym tę grę, bo Burzyński wtedy wybił do remisu i faktycznie tak się ta partia skończyła, miałem 11 lat, więc na analizę tej partii mam tę partię znalezioną, przygotowaną, tylko analizę tej partii chcę nagrać i udostępnić w internecie, bo to i dla mnie będzie fajna pamiątka, a dla kogoś może całkiem interesująca ciekawostka. Dobra, 6 minut do kolejnej rundy, wyniki jeszcze nie w komplecie, ale już w większości wprowadzone, to jeszcze chwilę możemy sobie pooglądać pojedynek Jakubów. Patrząc na wyniki na dole, bo też widzicie tutaj pod samą warcabnicą, jak te rezultaty się układają między jednym i drugim panem. Ostatni oczywiście jest zaraz przy nikach, więc tę ostatnią partię widzieliśmy, wygrał Staku, ale 165 punktów aż po stronie Kuby Gazdy, 129 po stronie Staka. No chłopaki bardzo się lubią, nie będę tego nadinterpretowywał, albo próbował nadinterpretować. Natomiast grają ze sobą no, masę tych partii, już prawie 300. Za 6 partii dokładnie będzie partia numer 300 między panami. Ciekawe, czy
dojadą do tego poziomu dzisiaj, czy jeszcze później. Partia w ogóle jak grana? 1/4 minuty plus 2 sekundy. Okay. Z tego to co wiem, co wczoraj chyba 3 godziny prawie przy warcabnicy na Lidras spędził Martin van Eisendern, grając na czas 15 sekund plus sekunda. To też ciekawe tempo. Właśnie 1/4 minuty plus 1, a tutaj 1/4 minuty plus 2, więc chłopaki grają, można powiedzieć, na długi czas w porównaniu do tego, co było grane wczoraj przez pana Martina. 16:55, F5, no jeszcze nie mam kompletów. To wracamy. Marek Knioła na szybko sprawdził. W 92 miał MI, a w 93 GMI już. Okej. Okay. W takim razie ja trafiłem na jakieś złe zapiski, bo ja właśnie, tak jak chyba pisze Jacek, sprawdzałem tabele turniejowe z roku 2001. To wówczas znalazłem to MI automatycznie. Chciałem, żeby to była dla mnie miarodajna informacja. Nie patrzyłem na wcześniejsze. Ale w takim wypadku, no dobrze, to w takim razie nie będzie błędu rzeczowego na moich, na materiale, jeżeli już go zrobię. Ta pozycja chyba wygrana dla czarnych, więc Kuba Gazda może się zrehabilitować, chociaż teraz już nie jest wygrana. Jeżeli nas chłopaki słyszą, to Kuba pewnie zrobi kombinację dwusześciową, ale nie w ten sposób, nie w tę stronę, oddał 3 pionki za darmo. No nie wytrzymuje presji chyba tutaj Jakub Stacewicz i za każdym razem, kiedy jest oglądany, no ale poszło cofnięcie ruchu. Proszę, jaka fair play gra ze strony Kuby Gazdy. To się ceni, to się liczy. Nie wynik za wszelką cenę, tylko gra sportowa. Gratulacje dla Kuby Gazdy za to piękne zachowanie. Jak najbardziej rekomendujemy przyjacielskie nastawienie w grze warcabowej, a nie wygrywanie za wszelki wynik. To się tyczy między innymi nie tylko przeoczeń, chociaż przeoczenia są elementem gry na co dzień, ale również grania na czas, czy innych niesportowych zachowań. Bardzo ich mało, wydaje mi się, że w zdecydowanej większości oglądamy właśnie fair play zawody wśród warcabistów. Cały czas seria tych wyników jeszcze nie odświeżona. No to czekamy, ale też chłopaki, widzę, nie wchodzą w następną rozgrywkę między sobą. Czekają. Może już nie chcą być na tym świeczniku kanałowym, może stresujecie ich. A stresuje nas stresować, by ich mogła obecność 16 osób. Mamy 15 łapek w górę, więc nawet jeżeli wszystkie osoby, które zostały, wbiły łapkę w górę, są, oglądają, no to jeszcze chociaż jedna tej łapki nie kliknęła, więc bardzo wszystkich proszę, wbijajcie pod materiał, klikajcie łapki w górę, zostawiajcie tę łapkę w górę od razu, jedna więcej, dziękuję bardzo. Przepraszam, bo to pomaga w wypozycjonowaniu naszych, moich filmów, a tym samym naszych warcabów. Millers, Raimonds gra z Natalią Sadowską. Mamy wewnętrzny pojedynek na 6 desce. Cichocki, Paluch. Może jakiś rewanż za finałowy pojedynek, bo tam chyba Karol wygrał. Błażej Galan, znów bardzo ładny komplet punktów i gra z Peterem Stejlenem. A ja gram z Filistinem Jean Carmelotem. SPCJ10. A to nie jest ten, który grał dopiero z Natalką? Nie, a to grał z Michałem, tak, z remisową. Z Haiti, tak? Nie ma informacji o roku urodzenia, nie ma informacji o rankingu, ale z Miśkiem zremisował, więc można oczekiwać ciekawej gry. Dam mu te 2 minuty, żeby on mnie zaprosił, skoro gra białymi, a jeżeli by się tak nie stało, to wtedy zaproszę ja jego. Kuba poszedł na trening, stream nie stresuje. No to fajnie, w sumie możemy oglądać warcabowe potyczki w swoim gronie. Nie ma tu się czym stresować. Ani streamując, mówiąc, opowiadając, ani grając, kiedy jesteśmy na świeczniku dla kilkunastu osób. Lada moment zaproszenie powinno przyjść. Widzę, że kolejne osoby już z mojej listy znajomych siadają do warcabnic, więc powoli zaraz będzie się rozpoczynała kolejna runda zawodów. Trzecia z siedmiu. Co pół godziny startujemy z kolejną rundą, a ostatnia jest zaplanowana na godzinę 19:30. Dobra, przeciwnik mnie nie zaprasza, więc zaproszę jego. SPCJ10. SPCJ10, Jan Grabiały. SPCJ10, czy już pokręciłem?
SPJ-ce. W sumie ja, tworząc swój nick Graj w Warcaby, nie sądziłem, że tak będzie wyglądała zaproszeniowa faza siebie do partii turniejowych. I też wiem, że nie jest łatwo na pewno co krajowcom przypisać Graj w Warcaby, przynajmniej przy podwójnym W obok siebie. No ale jak już się stało, to trudno. Zagraj ze znajomym, 5 plus 3, ja czarnymi, SPJC 10, ale on mi się tutaj pokazuje na offline. Może za chwilę na online się jednak pokaże. Oczekujemy albo jego, albo zaproszenia od tej persony. Kuba poszedł na trening swoją drogą, zapewne piłkarski, czy jakiś inny sport znów zaczął uprawiać. Czy ktoś się wziął wreszcie za jego prowadzenie warcabowe? Jeżeli masz taką wiedzę, to się podziel. No i gdzie pan jest? Panie jest po JC10. To ja może, korzystając z tego, że czekamy na przeciwnika, sobie złapię łyka wody, bo mówienie tak dużo przez tak długi czas na pewno nie jest łatwym dla strun głosowych. I gardła. Więc warto je zwilżyć. Jest zaproszenie ze strony SPJC. Przyjmuję. Hi, good luck. Czekam na pierwszy ruch naszego przeciwnika. Po tym, jak grał z Michałem, wiemy, że coś tam gra. Gra 33-28. Te debiuty dosyć często grane przez pana Kosobuckiego. Lecimy, lecimy. Z Michałem na pewno miał trochę przewagi. Tutaj wybiję od razu na bandę. Od razu na bandę. No dobra, więc ogólnie zajmowanie przez niego pola 28. Dosyć ciekawy styl gry, który myślę, że przyjmę spokojnie. Dobra. Tu go już dalej po bandzie nie rozrzucajmy, sobie spokojnie powyciągamy te pionki. Zobaczmy, w jaki sposób on będzie tę pozycję robił i tworzył. Pójdziemy nie w te klasyczne pozycje, bo tutaj ciężko mogłoby być o kontrolę 24. To spróbujemy jakoś może podchwycać tego pionka 28, wychodząc w kierunku klina zaraz 16. Czy ten ruch potem byłby dobrym? Pewnie mógłby być. W takim razie jednak chyba mi skorci tym, żeby to wymienić. No dobra. Wiecie co, no tak mam pionków na tą skrzydła, że pójdę w to.
Tutaj zaraz są takie groźby cały czas, tylko to wyjście i to wybicie. Tutaj dużo tego nie ma. Takie wyjście też może generować już ciekawe partie. Potem jak będzie próbował wyjść w ten sposób, to ja wtedy wychodzę od tej strony. Jak będzie próbował jakoś tak, 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 na przykład wymianę, to zagram w ten sposób. Potem to. I potem chyba nawet to. Spróbuję wykorzystać to, że nie ma tej kolumny. Jakby całe skrzydło stało, można by było poszukać próby kontroli tutaj. A co tu? Czy tu? A zagrajmy to. Czy to jest w jakikolwiek sposób do uzasadnienia? Nie wiem. Ale w planie i w mocy są te wszystkie kolumny, o których mówiłem wcześniej. Ja oczywiście nie mogę zajmować pól tych i tych, ale jakoś mi to średnio przeszkadza. Będzie chciał ruszyć od razu. No to może całkiem solidny plan z tym atakiem tego. No, ale już nie mam wyjścia, muszę od niego iść. Idę do samego końca właściwie. Usunięcie przez nią tej kolumny może być całkiem dobrym pomysłem dla niego. Zawsze zapominam, że to jest dużo czasu, bo na dobrą sprawę 5 minut plus 2 sekundy to jest, plus 3 sekundy to jest bardzo dużo czasu. A ja ostatnio przywykłem do trochę szybszej gry, pewnie jak dużo z was widzów. Okej. Co i potem mi zagra tu? Potem, to ja chyba zagram to z wymianą tu. Teraz już tu nie może wychodzić. Myślę, że skutecznie mu trochę... Nie wiem, czy utrudnię, ale na pewno nie ułatwię budowanie pozycji. To będzie próbował jakoś w ten sposób. Czy ten... Chciałbym zająć to pole, ale może zanim to zrobimy, to skomba, prawda? Nie, strona. Raz, dwa, trzy, ale czy ono działa? To zawsze jeszcze taka wybitka. Tak. To. Czy to są kombinacje pod jakoś tu? No to bije tu na dank. Tu, 2, 1, 1, nie, tu, nie. Zakładam scenariusz, w którym się nie boję tego.
Albo zrobi kombę, jeżeli jest, a jeżeli nie, to myślę, że zagra tutaj. Bo potem, to ja jednak wybijam to tu. Będzie miał dosyć trudno z przerwaniem się równo ze mną, chociaż tam jest jeszcze zawsze taki ruch. Potem to i tu forcing taki ala z kombinacją grożącą później. Ja bym musiał tu. No ale nie ma chyba gdzie dalej iść tym pinkami, żeby to dobrze powybijać. No niejasne, niejasne. Jest jakaś komba? A, tu i tu. Cztery. No, mówiłem, że coś zawsze może być. No ale chyba komba nie przechodzi. Zagram tu. Tu mam łapkę. Jak odejdzie, to go sprowadzę. Ja mam dwa pionki mniej. A jak zaatakuję tu, to ja schodzę tu po prostu. Nie? Więc chyba fartownie, bo nie widziałem faktycznie tej komby, a wyjdę na tym dobrze. Gdzie pan pobijesz? Ja stawiam na to, na to, na rękę. Teraz tu fajnie się zrobi. Kolumna. Nie dość, że pionek więcej, to jeszcze pozycja bardzo ładna. Nawet w tę stronę rozwinę. No tak, może. Nie ma co grać. Dabik, dabik, kolejny dabik. No to jeszcze próbuję. Panie, panie, co pan? Pan nas nie witał, SPJC10, więc w nosie z podziękowaniami. Nie, no żartuję. My dziękujemy zawsze, jesteśmy pełni kultury. Z kim tu Natalia gra? Z Nissanem. Co tu się dzieje? U Natalii pionek mniej, ale pozycja z nadziejami. Tutaj na większość zawsze może pójść, tylko czy tam potem jakaś łapka. Bo wymuszana damka na jednym konkretnym polu. Gdzie Natalia pobija? Czy coś znalazła? Czy coś widzi? Chyba niczyja. Chyba po prostu remis w tej końcówce. Swoją drogą, a propos tego Nissan, możemy zobaczyć, z kim gra nasza zawodniczka. Sadowska, Sadowska, Sadowska. Tu są dwójki, Sadowska i Zbawę trójkę. O, wieczorek Trofimow. Millers, Raimondis, no tak. 2077 ranking międzynarodowy. No i co? Tutaj Nissan stracił jeszcze pionka. Nie, 4 na 4.
No to co się więcej może wydarzyć? Natalia wymienia, więc będzie remis. Kto koło to jeszcze możemy zobaczyć? Karol Cichocki, no już przed chwilę pokazał 0-0, myślałem, że przegram na czas, ale to po prostu nieodświeżony serwis. Ciekawa dosyć pozycja w star... A, ciekawa pozycja, bo znowu nam się tutaj nie odświeżyło coś. Kurczę, nie wiem, co to jest problemem. No, taka jest końcówka. Jak to zrobić? Trzeba jakoś odwrócić. Karol ma tutaj pucharów nazbierany. A, okej, okay, widzicie. Reverse board, czyli odwrócenie planszy, nagle rozjaśnia wszystko. Czyli tak, 4 na 4 końcówka, Karol ma dwie damki. A pionki tutaj w tę stronę. Teraz nawet nie wiem, aha, białe idą tu, a czarne tu. No kurczę, ciekawa pozycja, nawet nie wiem, czy ona jest wygrana, czy nie. Dwie damki tutaj, to taka zbliżona do tych wszystkich skup teoretycznych pozycji końcówka. No ale niekoniecznie, niekoniecznie wygrana. Chociaż na trzecią damkę Karol idzie. Pionki są chyba Piotra wszystkie skutecznie odcięte. Na pewno Piotrek Paluch to jest zawodnik preferujący grę na dłuższy czas. Woli mieć więcej tego do pomyślunku dane. A teraz pada ofiarą łapki i dwa piony są odcięte. P135 wygrywa swoją partię czwartą z rzędu w pojedynkach pomiędzy tymi panami. No więc ciekawie. Kurczę, my mamy 4 punkty, więc fajnie, bo idzie w górę. Martin van Eisendorn zremisował z Getmański. Więc pierwsze partie w czołówce już się między sobą dzieją. Schwarzman w tym czasie co zrobił? Schwarzman 67, remis z Jurijem Anikiejewem. Ok. Tak szybko sobie przeklikamy tę partię. Mamy w sumie dużo czasu. Białym i Schwarzman. Mam ogólnie wrażenie, że Schwarzman lubi sobie zostawiać jak gdyby przez wielu nazwane przeciążone długie skrzydło. Nie robi sobie z tego nic, po prostu te pionki zostawia i sobie tak dalej gra. No i teraz też damce był pierwszy. Ale partia ostatecznie się skończyła remisem. Kurczę. Mamy mega szczęśliwie 4 punkty i może w końcu uda się z kimś dobrym zagrać. Natalia Sadowska ma 4 punkty. Tutaj dużo osób innych ma 4 punkty. Na pewno ciekawe się zakończyła partia Trofimow Wieczorek. Czarne poddały się, więc Trofimow wygrywa z Sebastianem. No mimo wszystko wciąż Iwan chyba jest tym faworyzowanym w tym duecie z zawodnikiem. O, po rozwiązaniu kombinacyjnym, co ciekawe. 5 za 3. Kurczę, taka niejasna ta pozycja. Tutaj nawet pokazuje plus 0,7 dla białych. Tylko tutaj Sebastian niedokładnie zagrał, bo mógł zagrać te 2-7, które dużo no, wcześniej. Minus 0,6, okej. Okay. Tu dopiero jest białych przewaga. Dobra, czyli tutaj 2-7 trzeba było grać i według skanu, który liczy tutaj, byłoby lepiej. Marek Schwarzman geniusz, w małe tak samo gra, przeciąża skrzydła, wygrywa. No właśnie, może coś jednak w tym jest przeciążeniu skrzydła, bo koniec końców, no co, no udaje się tam rozwinąć te pionki. Miał przeciążone skrzydła, koniec końców tam się właśnie przerwał Anikiejew. Więc jakoś to się rozwija. Wypiłem już dzisiaj dwie kawy, ale przez to właśnie, że siedziałem nad montażem do trzeciej w nocy, czuję się trochę zmęczony i najchętniej pewnie jakąś godzinkę mi się położył. No ale to dopiero po skończonym turnieju, ale pewnie uznając życie dopiero późniejszą nocą. Czyli tu była równa pozycja jeszcze. No i 1 za 2. Chyba troszkę za szybko to zagrał. Podpalił się Sebastian. No i łatwo przegrał. I tu już było po ptakach. No dobra, patrzymy dalej, jak się odświeżają wyniki. I tu już wiem, że remis. Ciekawe, jak Błażej zagrał z Peterem Stalenem. Biało-czarny, czy ja w ogóle Błażej obserwuję? Chyba nie, to możemy sobie dodać. No proszę, wygrał na czas, ale wygrał. 6 punktów po stronie Błażeja. Kurczę, co on sunie w to Warcały. Tutaj też niby sobie zostawia skrzydło. Taki ruch ciekawy. Pozycja wydaje się na pierwszy rzut oka przegrana. Tutaj też to skrzydło cały czas jakoś tam. Tutaj się jakoś prostuje.
A tutaj nagle wychodzi do wygranej pozycji. Może coś, no faktycznie pozycja chyba też wygrana. A przynajmniej z dużymi szansami. Marek, pytasz się, kiedy filmik wleci, ten, który ostatnio robiłem? No nie wiem, myślę, mówię, że z tydzień. Nie mogę też materiałów wrzucać za dużo, bo nie nadążę ich robić. Ja chcę sobie znowu wrócić do tego, żeby mieć kilka ich porobionych na zaś, na przyszłość. I wtedy je publikować po jakimś tam odstępie czasu. A z tego, kurde, dzisiejszego naprawdę jestem bardzo zadowolony, jestem bardzo ciekaw odbioru. To też dla mnie będzie ważny filmik, bo może on pokaże, w którym kierunku w ogóle z kanałem powinienem iść, bo to trochę coś nowego, nawet bardzo nowego. Więc zobaczymy. Albo myślałem o tym, żeby go zrobić na premierę w przyszłą niedzielę o 20, no bo już będziemy po LZS-ach. Na LZS-ach może ja też nazbieram trochę materiałów do obróbki i sobie będę mógł je potem sukcesywnie wstawiać. Więc będzie się, mam nadzieję, na kanale sporo ciekawie działo. 15 osób ogląda tą transmisję. Przypominam o kontroli reakcji, bo jesteśmy blisko rekordu. Jeszcze tylko parę łapek i rekord. Tutaj sobie podbieram taki sposób prowadzenia transmisji od jednego z youtuberów. Ktoś może zna to, rozpozna, więc koniecznie proszę zostawcie te łapki w górę. Jedziemy na rekord, jesteśmy już blisko rekordu. 3 łapki i rekord. Rekord świata. Co dalej się dzieje tutaj w wynikach? Wszystkie już mamy. Proszę, teraz sprawnie idzie. Runda trzecia, F5, runda czwarta. No i z kim będziemy grali? Z kim będziemy grali? Paluch Rubaj, proszę. A ja gram z trójką. Czyżbym był najniższym numerem mającym 4, czy tam w połowie równo? Chyba w połowie równo tak to działa. Papa Damier. Z H i Tańczykiem. Co ciekawe, o to widzę, że ładną serię miał Misiek Janicki, bo zremisował chyba dwie po kolei partie z przedstawicielami Haiti. No kurczę, tacy bardzo niepozorni. Z Danielem Akali też zremisował. Average rating of rated opponents 2130, więc niemało. 3 remisy, niepokonany jak na razie. Ciekawe, ciekawe. Palmans, Szajbakow, Daniel Ilin, to też z Karolem ciekawy pojedynek. Van Eisendorn z Galantem, no to tutaj Boże już będzie ciężej. Getmański, Schwarzman, wydawało się, że ten pojedynek będzie na pierwszej desce, tymczasem jest na czwartej. Juri Anikiejew z Makendim, Bongo Twarangter. Gdzie tutaj reszta Polaków? Hęsiak, po pierwszej porażce z Martajnem wrócił w mocy i gra z Iwanem Trofimowym. A Aleksiejewa Diana z Natalią Sadowską na 10 desce. Czy uchylę rąbka tajemnicy, co jest takiego nowego w tym materiale? Rozrywkowy bardzo. Nie jest bardzo rozrywkowy, jest bardzo związany z warcabami, spokojnymi w miarę warcabami, ale mówię, jest zainspirowany właśnie Gambitem Królowej. Jego realizacja jest zainspirowana Gambitem Królowej. Zobaczymy, jak wyjdzie. I jestem zadowolony bardzo naprawdę z jakości. Z jakości i nagrania, i z jakości montażu, bo się przyłożyłem tego bardzo. Zobaczymy, zobaczymy. Też ja muszę z nim ochłonąć, zanim go opublikuję. To nie wszystko się tak dzieje, wiecie. Od razu od ręki. To są długie produkcje filmowe. Filmy w Hollywood są skończone, wiecie, rok czasami przed emisją, a potem dopiero się zaczyna. Promocje, czekanie. Wiadomo, nie ma co porównywać realiów filmowych hollywoodzkich do prowadzenia kanału na YouTubie, ale zawsze. Ale zawsze. Poza tym teraz w piątek był już materiał, więc cały czas coś wlatuje. Dla algorytmów YouTube'a to też jest ważne, żeby te nowe materiały się pojawiały. Promuję je. Ja widzę, że coraz większy ruch na kanale jest, bo już prawie po 1000 odsłon dziennie, co dla mnie jest oszałamiająco wysokim wynikiem. Więc no niech się kręci, niech się dzieje. Kolejne filmiki mam nadzieję, że tylko będą nakręcały te spirale dalszego podglądu. Powoli już widzę, kolejne osoby zaczynają. Ja też już zaraz zapraszam mojego przeciwnika, tylko łuczek wody. I możemy jechać z rundą, która pozwoli nam przekroczyć półmetek tego dzisiejszego turnieju. Reszka Damian, Papa Damier. Papa Damier, Papa Damier. No, poszukamy Papa Damier. Papa Damier jest dostępny. Leader Rocks, partia ze znajomym. My gramy białymi i Papa Damier. Zaproszony. Jak tylko przyjmie, to od razu
Zaczynamy z pierwszym posunięciem w dzisiejszym turnieju. Lecimy ostro. Maszyna ruszyła, już nic nie zatrzyma. Uka Ernenko dostępny, nie gra chyba Iwan, jako że jako zwycięzca od razu się kwalifikuje do części pucharowej, nie musi dalej w turnieju brać udziału, sobie tylko spokojnie na boczku zerka, jak tu jego przyszli przeciwnicy w tej pucharowej fazie turnieju sobie radzą w fazie grupowej i próbują dołączyć do tych, którzy awansowali tam. Zwycięzców mamy dwóch, dzisiaj wyłoni się trzeci, a reszta to już tak klasyfikacja punktowa, tabelowa. Przeciwnik czeka z przyjęciem zaproszenia, ciekawe czy będzie czekał do pełnej godziny rundowej, czyli do 17.30, czy jednak pojawi się przy warcownicy wcześniej. Powoli myślę, że przydałoby mi się w pokoju parę stopni Celsjusza mniej, więc pozwólcie, że przepraszam was na chwilę, otworzę sobie okno. Trochę chłodu dla orzeźwienia. Chłód zawsze dobrze wpływa na myślenie, więc niech nam się tutaj wietrzy. Ja też jestem zwolennikiem zdecydowanie niższych temperatur. A wy? Wolicie, jak jest ciepło czy zimno? Może takie pytanie wam zadam, żeby was trochę pobudzić w tej konwersacji i rzucać nowe tematy do rozmowy. 13 osób w tej chwili na transmisji. Myślę, że każdy ma coś, czym mógłby się podzielić albo o czym mógłby porozmawiać. Więc i wy mi umilcie proszę tę transmisję i oczekiwanie na mojego przeciwnika, który jeszcze ciągle zaproszeń nie przyjął. To nie jest przeszkadzanie, to jest, wiesz, pomoc w mobilizacji, w skupieniu, odciąganie uwagi, żeby ten stres zszedł ze mnie, więc śmiało mogę rozmawiać, nawet z wielką chęcią będę to robił. A tym samym dla kogoś, kto przy okazji mógłby w przyszłości na przykład oglądać z odtworzenia tę transmisję, mogłoby to być ciekawsze w odbiorze, niż tak po prostu siedzę, nic nie mówię, gram cały czas. No niekoniecznie, tak? Może będzie trochę ciekawiej. Większość już widzę zaczęła. Cześć Krzysiek, witasz wszystkich, dołączasz dopiero teraz. No to zapraszamy do oglądania. 17.27 to już na dobrą sprawę półtorej godziny praktycznie naszych zawodów minęły. Będą dabiki jak wygrywasz, ok. Za dabiki bardzo dziękuję. Niech będzie ich jak najwięcej. Spróbujemy pokonać kolejnego hajtańczyka, ale na razie. Partia z Frankiem tylko była taka normalna. Tutaj mieliśmy trochę szczęścia w tej trzeciej, a w pierwszej. No, ograni przez 10-latka. Niesmak pozostanie, ale niech młodzi się rozwijają, niech grają. Wiadomo, że ta szkoła rosyjska jest bardzo solidna już od najmłodszych lat. Zrewanżował mi się za zeszły tydzień. No i cieszę się, że zostajesz do końca. Mam nadzieję, że podobnie pozostali oglądający, śledząc ze mną wyniki moje i innych Polaków w tym trzecim, ostatnim turnieju o Puchar Prezydentów na rzecz inicjatywy szlachetnej dla mistrza Wiaczesława Szczegolewa. No, mam nadzieję, że jeszcze te dwie minutki nasz przeciwnik w tym czasie zaproszenie przyjmie. Bo tak to nieskończone kolorowe koło możemy oglądać non-stop i czekać. Ale Anusz. Teoria klepana od podstawówki w Rosji. No tak, to są uroki rosyjskiej szkoły gry, no ale lepsze takie niż żadne. To też trzeba im oddać. Bo jednak w taki sposób oddanie się grze warcabowej, no to coś, co ma procentować w przyszłości. No i faktycznie większość tych mistrzów świata przecież z kraju rosyjskiego pochodzi. No, z wyjątkiem może Holandii, która próbuje ostatnio coś tam trochę przeszkadzać. No i innych krajów postsocjalistycznych. Natomiast Polska niestety w tym gronie jeszcze się nie znajduje. Wśród mężczyzn oczywiście, bo wśród kobiet mamy najlepszą kobietę na świecie. Jeżeli na streamie jest ktoś, kto nie zna postaci Natalii Sadowskiej, to powinien wiedzieć, że jest dwukrotną mistrzynią świata, która prawdopodobnie niedługo zasiądzie do walki o swój trzeci tytuł. Będziemy trzymać kciuki i na pewno z tego wydarzenia, jeżeli się odbędzie, jeszcze nic oficjalnie powiedzieć nie mogę, to dużo transmisji, dużo materiałów na kanale się pojawi. Panie Papa Damier, proszę bardzo mi już przyjmować zaproszenie i grać. Widzowie są głodni oglądania, jestem głodny gry.
Czas najwyższy ruszać do walki. Fajnie, jakby był jakiś Magnus Carlsen, egzotyczny mistrz. Egzotyczny mówisz właśnie na przykład Norwegii. Norwegowie w szachach chyba byli zawsze trochę solidni, nie? Całkiem solidni. Znaczy on jest wyjątkiem. Norwegia, Skandynawia ogólnie nie miała przedstawicieli dobrych szachowo. Na dobrą sprawę, a propos tych w cudzysłowie egzotycznych mistrzów, wyjątek, okej, to nawet nie wiedziałem, na szachach się nie znam, ale a propos tych egzotycznych mistrzów, to mi się wydaje, że już na przykład taki Jan Krzysztof Duda na tej mapie by był zdecydowanie też całkiem świeżym nazwiskiem jest. A, Jacek, ilekroć jak piszesz caps lockiem, to bot sprawdzający poprawność cię wycisza i wyłącza te wiadomości. Także tutaj caps lockiem pisać nie można, bo to od razu blokuje. No dobra, Papa Damier już jest. My mówimy mu hi, good luck. Możemy zaczynać grę. Zacznijmy dobrze sobie spokojnie 32-28. Zgodnie z tym, co przewidywałem, przeciwnik przyjął zaproszenie wtedy, kiedy byliśmy już równo o turniejowej godzinie. Fred wyrósł na lidera trochę. Tak, kapsulokiem na dominatorze jak najbardziej. Tutaj ten bot będzie uciążliwy i będzie wygaszał. Tutaj wchodzimy w te teoretyczne warianty, centrum, takie trochę okrążenie z tym naszym przeciwnikiem Papa Damierem. No zobaczymy. Fred na lidrawcy wyrósł nawet, myślę, zdecydowanie. No dobra, w które tutaj strony gry pójść? Czy tu, czy tu? O, może zagramy tu. Wszystkim polecam historię o Larsenie. Bardzo ciekawa historia rywalizacji, bycie numerem 1 poza ZSRR. No to w takim razie na pewno ciekawa do zaznajomienia się historia, której ja też sam oczywiście nie znam. Co on tu zrobi? Tu i tu. Pan Papa Damier, co nam tutaj zagra? Nie znam mojego przeciwnika. O, jeszcze coś innego niż się spodziewałem. Tutaj tych rozbitych się nie boję tu. Po tym czegoś nie ma. Stawit, który rzadko znam, więc jakoś teoretycznie na pewno też go nie mam ogarniętego. Ale równie dobrze też mogę ładować tutaj. No w sumie chyba tak zrobimy. Historia rywalizacji Larsena o bycie numerem 1 poza ZSRR w nawiązaniu do Gambitu Królowej na pewno tak, bo przecież ta Elizabeth Harman serialowa właśnie chyba o to dążyła, żeby poza Rosją pokazały się Stany dobrze. A też w innych produkcjach Netflixa, czyli na przykład Cicha Wojna bodajże, jest ukazane to, jak w czasie zimnej wojny też w dużej części realizowany film w Polsce. Historia pojedynku o Mistrzostwo Świata między Amerykaninem a Rosjaninem. Te wszystkie filmy szachowe, które też tyczą Bobiego Fischera, też mają... pokazują tło zimnej wojny, jakby nie było. I tego, jak rywalizacja między Stanami i Rosją się układała. We wszystkim. Oczywiście nie tylko w kwestii wyścigu zbrojeń, czy wyścigu z wyprawą na Księżyc wówczas. No, to też ciekawe, nie wiedziałem, jak pisze Marek, że w meczu z ZSRR reszta świata Bobby Fischer oddał Larsenowi pierwszą deskę. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tym bardziej musiał mieć na względzie jego poziom. No i wyszło nam tutaj taka gra centrum versus okrążenie. Przeciwnik chce okrążać, co jest dosyć chyba popularną kontynuacją w tym debiucie. Dobrze, dobrze, zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak dosyć intensywnie, jakbym powiedział, on okrąża.
Jedynkę sobie na razie zostawię. 50 znaczy się białą. A później w pierwszym meczu pucharowym o prawo gry ze Spaskiem wygrał 6-0. To ciekawe. Przeciwnie zaczyna wymieniać do tyłu. Pytanie, czy tak będzie do przodu, do tyłu? Czy jakoś na razie nie czuję jeszcze tego, żebym jakoś oddawał mu przestrzeń do gry, ale tutaj wezmę sobie te tempa. No i spróbuję jakoś w tym centrum umocnić się na tyle, co by mi było w stanie pozwolić myśleć o wygranej. Ale ewidentnie to jest jego styl gry, który jest od teoretycznych pewnie mocno odsunięty. Czy go próbować tutaj odrzucić? Chyba tak zrobię, korzystając, że nie jest wyciągnięty. Potem będziemy liczyć. No dobra, pozycja jest na pewno taka, która daje nadzieję, ale przeciwnik pewnie jest świadom tego, że wcale tak łatwo wykorzystać tego nie jest. Okej. Bardzo. Może poczekam jeszcze. Może tak. Dobra, to już się prosi o ten ruch. Natalia dwa kamienie do przodu. A z kim ona gra, bo już zapomniałem. Muszę o kombinacjach typu to pamiętać cały czas. Dobiki dla Natalii tym razem, owszem. No dobra, pozycja na pewno z inicjatywą dla mnie. Mam 2,50 przeciwnik 4,44, za długo nie myśli. Tylko zawsze przychodzi taki moment, jak dalej. To mi się tutaj fajnym ruchem. No i na pewno docieramy do takich momentów gry, gdzie to przeciwnik musi być bardzo dokładny. A ja mogę na te niedokładności sobie jeszcze pozwalać. Dobra, jak tu, to będziesz chciał zaraz przyjść mi tu. Jak tu, to tu. A tu, to może wykorzystam tu. Będzie próbował się odbić. Tu, to jest dla mnie może i niefajne. Jeszcze zawsze tu, to i tu. Bramka, tempo. Na tę pozycję na pewno by było fajnie mieć więcej czasu. Niech się dzieje wola nieba. Zobaczymy to. Jaki jest, Jacek, tytuł tej książki, o której ty mówisz? Bo to rozumiem, że nie książka fabularna, czy fabularna, o tym Boberze i
O Fischerze i Spaskim. Walka o tron szachowy. Okay. Nie słyszałem takiego tytułu. Błażej i Karol polegli. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na ich szanse awansu do fazy pucharowej, bo tam fajnie jak najwięcej Polaków mieć. No nie tylko oni. Okay. Tu w żaden sposób wychodzić nie mogę. Tu. Tak, nie mogę. Ten ruch mi się najbardziej podoba. Nie mogę zaraz myśleć o tym, jakby pozbawił się przeciwnik możliwości kombinowania. Dobra, jest moment, trzeba liczyć. Nie tu gadać głupoty. Okej. Okay. Tu. Dobra, potem to przejdzie. Bo jak to wymieni, to ja tu jest ok. Cofka nie, a to ja, a tak, tu jeden za dwa, będziemy musiał pchnąć drugiego tu. Może działać. Tu. Mało czasu, tu nie przejdzie. Dobra, pójdę w to. Przez ten ruch, kurczę. Ale nie, ruch się nie boję. Tu. Ciężko będzie tu myśleć o wygranej raczej. Przeciwnik ma dużo czasu. Do tej pory te remisy w komplecie na koncie. Jeżeli tutaj również się remisem zakończy, to będzie miał remisów komplet. To bardzo ciekawe swoją drogą. Okej. Nawet nie widzę sposobu, żeby jakieś spróbować coś przeatakować. Tu. No nie widzę jak.
Nie widzę nawet, jak tu jakąś łapkę spróbować ustawić, żeby go jeszcze może spróbować ograniczyć. Na co wymyśl? Thank you, remis, 5 punktów. Krzyś, Szydziu, siema, siema. Natalka, czyli zakładam w takim razie, że szybko wygrała. Z kim ona grała? Aleksa da na 0,8. Okay. To też była młoda dziewczyna, nie? 12 lat. Nie? Tym bardziej, jeżeli pojedynek ten toczył się wewnątrz warcabowej damskiej płci, tym bardziej Natalka jako mistrzyni świata dwukrotna musiała udowodnić swoją wyższość, co zrobiła. Co ja tutaj widzę? Piotrek Chmiel jeszcze coś tam gra. Próbuje go przeciwnik łapać. 1620, żeby Piotrek się tutaj nie dał, ale Piotrek to jest taki weteran warcałów, warcabowy wyga, że raczej się przeciwnikowi złapać w końcówce 3 na 1 dać nie powinien. Wasili Iwanczuk jeszcze tutaj w swojej partii gra. Swoją drogą ostatnio szachista, który ściągnął do warcabów właśnie przez materiał z Iwanczukiem, więc tym bardziej chwała za to, że arcymistrz szachowy tak uznany tych warcabów próbuje. Tutaj również remis, Hausdens gra, ale to chyba pozaturniejowo. Już 5 mamy podświeżane. Misiek Janicki przegrał z Hendrikiem Lejenarem, więc tutaj porażka pi Polaka, Chmiel remis. Sadowska wygrała, Hęsiak nie wiem jak z Trofimowem, ale tu pewnie Iwan był faworytem. Białe się poddały, wygra na czarnych, więc po Sebastianie Wieczorku kolejne punkty Iwana na Polakach niestety. Karol przegrał z Daniel Ilinem, a Błażej z Martajną na pierwszych deskach, więc dosyć jednoznacznie w kierunku faworytów się ułożyły te wyniki. Szajbakow wygrał z Michaelem Palmansem i chyba on i Daniel Ilin ma teraz w tym momencie komplet 8 punktów. No to wiemy, jak będzie wyglądało parowanie na pierwszej desce. Zobaczymy, jak dalej. Czy tu jeszcze jakieś ciekawe wyniki między warcabistami z topu? Getmański i Schwarzman się podzielili punktami. Anikiejew wygrał z McKendim, proszę. Może zobaczymy, czy to jakaś ciekawa partia. Tak szybko to nie ma podglądu live'a, więc może McKendy, Sanchez, jakkolwiek to przeczytać. Mówię, nie wiem, tutaj tak mi się chyba wszyscy wyświetlają, których tam mam dodanych do obserwowanych. McKendy. Pokażcie nam, jak tutaj przegrał z Jurijem. Ajajaj, nie to kliknąłem. Juri grał biały. Okej, ten debiut. Tutaj agresywnie to. A potem tu tak zagrał. Okej. Nie dając kontroli za bardzo na krótkim, na długim skrzydle przeciwnikowi. Tego odrzuci pewnie do centrum. Ładowany to już półtora i tu niedokładność, tak? Jeszcze to. Z centrum do związania. Pyk, pyk, pyk. No i po wszystkim. Groźby wszędzie. Ładnie! Bardzo ładnie. Ale to w końcu arcymistrz międzynarodowy Jurij Anikiejew. U konkurencji stream Iwana 18 osób. No to u nas ile? 14. Choroba, przyciągajcie, wołajcie rodzinę, dołączajcie na osobnych komputerach. Musimy być lepsi. To jest jeden wielki, niepowtarzalny wyścig. Oczywiście żartuję. Streamers, a swoją drogą nie jest Iwan tutaj podłączony na Leadrafts. Może jeszcze łatwiej by było. Ale licząc na prowadzącego, jesteś lepszy, to 13. To nie rozumiem tego zapisu. A Iwan komentuje z Darią Tkaczenko, czyli 9 na sobie. A, na prowadzącego, czyli mają dwójkę, okej. Okay. Wydaje mi się też, że ta rosyjskojęzyczna forma przekazu może być trochę faworyzująca i mają trochę większą liczbę odbiorców, tym bardziej, że tam kanały warcabowe w większej ilości i o większych zasięgach istnieją, typu to w SEO szaszkach. A u nas mając właśnie wcześniej tylko Jacka Pawlickiego kanał, tylko Michała Janickiego,
No tych zasięgów tak szeroko nie ma, tym bardziej, że Michał no bardziej bije do tej międzynarodowej publiczności, a ja przede wszystkim do polskiej, więc u nas to wszystko się dopiero formuje, buduje, ale też te frekwencje myślę, że będą coraz większe, bo przecież coraz większe zasięgi Warcaby zdobywają. Ale żeby te Warcaby zasięgi faktycznie miały coraz większe, to wy wszyscy obecni pamiętajcie proszę o zostawieniu łapek w górę pod filmami. Jest jedna łapka w dół, ona też jest dobra, bo ona też jest reakcją, a liczba reakcji koniec końców wpływa na promowanie przez algorytmy YouTube'a tych naszych warcabowych filmów, jak również oczywiście liczba subskrypcji, więc koniecznie, jeżeli ktoś z was jest jeszcze osobą niesubskrybującą tego kanału, to gorąco zapraszam, gorąco polecam zostawienie czerwonego przycisku subskrybuj wyszarzonym, kliknięcie dzwoneczka, a tym samym wszystkie najnowsze materiały, jakie będą na kanale się pojawiały, otrzymacie informację o tym, że tak się właśnie stało. Nic was nie ominie. A tych treści, no mówię, pomysłów jest masa. Mam nadzieję, że będzie ich dużo, jestem przekonany, że będzie ich dużo fajnych, ciekawych, pokazanych warcabów z zupełnie innej strony, ciekawszej. Staram się cały czas, żeby to było nie takie sztampowe, tylko żeby tutaj była nuta charakteru. Staram się też do was jak najwięcej mówić o takich rzeczach, które nie są oficjalnie dostępne, jeżeli chodzi o informacje. Nie tylko takie właśnie suche, jeden do jednego przekazane wyniki turniejowe, które oczywiście możecie też na kanale oglądać. Chociażby warcaba w wiadomościach. Ostatni odcinek ich był opublikowany w piątek. Ale też dużo innych ciekawych materiałów, również tych społecznych, również tych towarzyskich. A nadchodzący turniej, czyli Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS, to będzie myślę świetna okazja do tego, żeby to moje portfolio materiałów powiększyć o właśnie takie fajne, towarzyskie filmy, materiały. Więc koniecznie suby, łapki w górę od razu skoczyły. Dziękuję wam bardzo za to, że dołączacie do odbiorców, którzy są współtwórcami tego materiału, tego kanału, no bo przecież dzięki widzom to wszystko się kręci. 17.52. Regulaminowo za 8 minut powinna się rozpocząć piąta runda, więc już 3 do końca. Mamy wyniki w komplecie? Mamy wyniki w komplecie, więc najprawdopodobniej tutaj będziemy mogli od razu zobaczyć rundę numer 5. I tak, nie, jeszcze nie. Jeszcze nam się nie odświeży. Ale patrząc na wyniki czwartej rundy, przejrzyjmy sobie je w takim razie. Co tutaj jeszcze ciekawego się na górze działo? Tommy z Frankiem Terem zremisował, na pewno z tego wyniku zadowolony nie jest. No tak, Trofimow wygrał, popatrzyliśmy, Piotr Chmielo remis, Jegorow, Fajsen remis z Iwanczukiem i Wasilim. Proszę bardzo, Wasili Iwanczuk sobie bardzo ładnie radzi, ma 5 punktów na 8, myślę, że solidny wynik naprawdę. Dobra, czekamy z niecierpliwością na rundę numer 5, która już jest. Co tu ciekawego, Szajbakowilin, mówiliśmy, że tak właśnie musi być i tak też się dzieje. Co dalej? Anikiejew van Eisendorn, Schwarzman Lejener, Getmański Sadowska. No i jest pojedynek, którego tak bardzo chciałem. Tutaj Jacek też punktuje od razu na czacie. Sadowska, Getmański, to chyba nawet byłbym gotów poświęcić swoją partię i nie rozgrywać i patrzeć na wydarzenia właśnie tego pojedynku. Bo Sadowska, która regularnie dostawała grzmoty i wciry od utytułowanego rosyjskiego arcymistrza, w ostatnim turnieju pokonała go w bezpośredniej partii. Od razu też mogliście zobaczyć relacje z tego zdarzenia na jej Instagramie, gdzie też podkreślała, jak bardzo zadowolona jest z tego wyniku. A tymczasem jest okazja do rewanżu ze strony Getmańskiego. Czy wykorzysta, czy zrealizuje ten rewanż? No właśnie dlatego jestem ciekaw, bo wielkie emocje się szykują w bezpośrednim starciu między Sadowską i Getmańskim. Moja przeciwniczka to aktualna mistrzyni świata, czyli zakładam, że gram z Aigul. Tak? Nie. Aminowa Alia. Myślałem, że w nawiązaniu mówisz, Jacek, do tego turnieju rapidowego, bo chyba ona rapidowy wygrała Aigul, jeśli dobrze pamiętam, chociaż też ręki sobie uciąć nie dam. Aminowa Alia, czyli to jest jakaś młodsza dziewczyna, tak? 92. Nie młodsza. To jest niewiele ode mnie. Czyli ona mistrzyni świata na jakiś konkretny czas? No, nie wiem. Natalia, nie stresuj mnie. Natalia, musisz być stresowana, żartuję, nie bądź, ale dla nas, dla widzów, na pewno twój pojedynek z Getmańskim będzie bardzo ciekawym, być może nawet najciekawszym starciem tej rundy piątej. Ale Natalia przecież, nie stresując jej dalej, walczy o awans, walczy o to, żeby się dostać do fazy pucharowej, więc to zwycięstwo z Getmańskim numer 2 będzie bardzo potrzebne i mam nadzieję, jako wszyscy Polacy, trzymamy gorąco kciuki za naszą reprezentantkę. Alia Aminowa, no ma nick dosyć przewidywalny. Alia Aminowa, no to taki ciężko mi to wymówić. Alia Aminowa, pisane przez jedno L. Alia Aminowa,
Myślę, że ona mnie zaprosi jako granica białymi. Alia Aminowa. Czy ona na odwrotnym wniku? A, przez dwa i tam. Ale i. Mówiłem o tym, że podwójne w moim może być trochę problematyczne dla obcokrajowców. No a tutaj podwójne i w jej imieniu na pewno dla mnie też łatwym w przepisywaniu nawet nie było. Dobra. Spokojnie, mamy czas, czekamy, 17.55. Fajnie by było ten pojedynek oczywiście skończyć szybko i obserwować. Alia, okej. Okay. Alia, no widzisz, Natalia, ja patrzę na to, co jest napisane w czas arbitrze, draft arbitrze, przepraszam. No i tutaj jest Alia przez jedno i. Taka przyjemna z buzi. Całkiem dziewczyna. Pewnie biorąc pod uwagę Rosję, to już rodzina założona i piątka dzieci. Ale nie stereotypuzujmy. Nie stereotypuzujmy. Stereotypujmy. Jakoś tak. W Londynie na ciebie stawiają 3-8. Ale ja wygrałem Mistrzostwa Świata 5 plus 3. Ło! Samotna, ale kochana. Czyli Natalia dużo o niej wie. No to nie trafiłem, rozstrzeliłem się ze wszystkim. W Londynie na mnie stawiają 3-8. 3-8. 3-8 to jest ciekawy wynik, który będzie całkiem niedługo odnosił się do wydarzeń i materiałów treści na moim kanale. Jacek potwierdza, że super dziewczyna, to niemalże anonsy, można tam startować. Gdyby nie te tylko tysiące kilometrów dzielące. No niestety, w takim razie trzeba chyba to jednak skreślić. Co znaczy to, że w Londynie stawiają 3-8, czyli że stream swój również ma Misiek Janicki i mówi o tym, że 3-8. To jeszcze może być kwestia tego, że statystyki tak wyglądają dotychczasowe, ale to Jacek musiałby rozwinąć, bo ja też bez myślenia nie jestem w stanie tego zinterpretować. To znaczy, że nie jesteś faworytem. No to wiem. Alia. Cześć, powodzenia. Sorry, że tak z przycisku, ale hello, good luck, ale ona też. No i spoko. Wszystko równo, wszystko sprawiedliwie. 17.57, więc pewnie lada moment rozpoczniemy nasze starcie w rundzie numer 5 i zostaną wtedy dwa pojedynki, tylko to na 18.30 i o 19.00. I będziemy pewnie już niedługo wiedzieli, kto zasili grono części pucharowej naszego turnieju, a pula nagród, przypomnijmy, wynosi aż 1200 euro, co jak na turniej online rozgrywany, jak na razie chyba jest jeden z lepszych wyników, jak nie rekordowym. Ale to też pewnie Jacek ma lepszą wiedzę na ten temat niż ja. Czekamy. Odliczamy i niedługo startujemy. Alia pewnie czeka, Alia pewnie czeka na 18.00. Więc jeszcze chwilę mamy. Jakby ktoś swoją drogą mnie zobaczył, to ja mam tu tyle elektroniki powłączane. Mam włączony telefon, mam włączony laptop i oczywiście streamuję z komputera stacjonarnego, dlatego że on najłatwiej zarządzać streamem. Ale to wszystko po to, żeby mieć podgląd na czaty, na to, co się dzieje na kanale, żeby wiedzieć, czy wszystko dobrze i sprawnie funkcjonuje. Ale przynajmniej każdy, oglądając to wszystko, może wiedzieć, że tutaj 100% gry fair, żadnego wsparcia komputerowego, ale to zresztą widać nawet po mojej jakże nie precyzyjnej grze. Jedziemy Kellery z Mistrzynią Świata? Czemu nie? Zobaczymy. A jednak ona nie jedzie Kellerów. Trzy do 8. No dobra, teraz weszliśmy w te warianty, które z kolei z debiutu 32-28 i 18-22 całkiem lubię. Jak tu zagrałem, to może jednak sobie wybiorę ten. Nie będę ładował po linii głównej. Zobaczymy. Co wybierze nasza przeciwniczka? Czy zajdzie? Czy teraz ona wybije po głównej? Jakby inaczej. W takim razie my uruchomimy pionkę o numerze 16 do gry. I czekajmy na rozwój wydarzeń.
Strasznie mnie spędzi ten noc dzisiaj. Co to chałopcia może znaczyć? Tu oczywiście nie możemy wybijać, bo jest prosta kombinacja. Mam nadzieję, że mi się kiedyś nie pokićka ten prawy przycisk z lewym, jak będę coś pokazywał i że faktycznie nie wpadnę na coś. Ale kurczę, nigdy nie wiadomo. Te miskliki tak zwane często się mogą zdarzać zarówno w grze, przede wszystkim w grze internetowej. Tu próbować wychodzić od razu, czy jeszcze sobie coś pozycję. No może tak zagramy. Gdzie nam się będzie spieszyło? Spróbuję najpierw zrobić kolumnę, potem tu, chyba że ona będzie ładowała na klinę, to wtedy mamy kilka innych planów do wyboru. Cztery i pół minuty u Ali, 4:50 u mnie. Fajnie też dzięki temu, że mam z wami interakcję w trakcie tego turnieju, mogę sobie trochę poznać na temat moich przeciwników, bo teraz bym nie wiedział, że to jest samotna singielka, kochana bardzo dziewczyna. Chyba nie miałem okazji poznać, albo nie pamiętam z historii turniejów międzynarodowych, na których ja grałem, byłem. Ta fotka to był taki żarcik Kołobrzeg 2014. Fotka. Kurczę, ja nie wiem, czy tutaj fotki się wyświetlają, Jacek, wiesz, bo ja nie widzę żadnej. A nie wiem, czy ktoś coś widzi. Czy jakieś linki albo coś. Dobra, zagrało to, gramy. Link. A to widzisz, linki też są chyba, Jacek, wygaszane, usuwane, wiesz? Bo tutaj te boty pilnują tego, jak się odbywa cały czat. No, fotki się nie wyświetlają tak samo. Tam. Linki wszelakie. Po tym ruchu to aż mnie korci, prosi się tutaj wjechać do centrum. Trzeba go ręcznie skopiować. Ale w ogóle żaden się nie pojawia, wiesz? Nawet jak, nie to, że nawet link działający, ale chyba w ogóle się nic nie pojawia. Przynajmniej na razie nic takiego nie widać. Tak, my tylko mamy napis link, nic więcej, więc nie przekopiłem tego. Jesteśmy świadomi oczywiście intencji Jacka, natomiast wiele osób na tego różnego rodzaju czatach no, próbuje przemycać treści, które nie do końca są dobre dla innych użytkowników internetu. Tutaj też mi się prosi coś takiego zrobić. Bardziej z powerem wyjść w to centrum. Jak wymieni, to wjedziemy. Jak tu, to chyba nawet od razu jadę tutaj. No dobra, pozycja całkiem fajna, centralna. Będzie można próbować jakoś tutaj przeatakować. Z jakim skutkiem to się okaże. No i oczywiście trzeba się pilnować kombinacji. Ale na pewno in plus to, że mam 1,5 minuty przewagi. Co jest całkiem spoko wynikiem, jak na to, że jeszcze do was gadam mądrzejsze albo mniej mądre rzeczy.
Może zagrajmy tak, bo jeśli zagra tu, to ja zagram tu. Jeśli zagra tu, to ja nawet mogę próbować wywrzeć presję tu. A jak wymieni, to co? To ja sobie dalej rozbijam pozycję i nawet jeżeli ona potem wymieni coraz jeszcze raz, czyli próbuje wyjść z tej pozycji mojego ataku, to może będę trochę lepiej stał w centrum. No ale wybiera inny plan gry, okej. Pewnie musi rozwinąć się w ten sposób i uruchomić te piony do gry. Wciąż mam nadzieję, że nie będę pewną kombinację. Pewnie jakiś taki plan gry wybierze i tu pójść w ten sposób. Bo te pionki ciągle nie będą chyba jakąś silną formacją, a ja zaraz zawsze po tym ruchu mogę iść tutaj, to uruchamiać w tę stronę, to jakoś tutaj i próbować coraz silniej te piony moje w środku planszy ustawiać. Już 2 minuty przewagi u mnie. Skoro mamy plan konkretny, no to nie ma co myśleć dłużej, tylko go realizować. Do wyjścia będzie trzeba uważać z tymi kombinacjami. Tu. Tak. Zagram w tę stronę. Ponieważ to swoboda. I wybijamy różnych. Zaraz będę mógł też zagrać tu. No i ruch zawsze mam to. Jak nie, to wyciągnę tego piona tutaj. Może. Tam do tego. Ale tam żadnego tempa sensownego nie złapię. Minuta 10 u przeciwniczki, u nas 3:30. Ok, w którą stronę? Tę stronę, ok. No nawet się nie będę bał. Tu. Ja mogę próbować zrobić tu i tu. Może być nawet dużo ciekawszy pomysł. Tu nie może, to. No słuchajcie, wiedziałem jak to centrum. Wydaje się to fajny plan na to, żeby te pionki ładnie stały, bo nawet jeżeli jej się jakoś tam uda porozbijać to, no to jednak będą te piony rozerwane trochę i stojące na bandach, co na przykład w końcówce może być szansą, a tego czasu u niej dużo nie ma. No dobra, wymieniać się może, bo ja wchodzę. A nie, zaraz jeszcze mam takie coś. No i to ona ma mało czasu. To ona musi liczyć. To ona musi liczyć szybciej i dokładniej. Jakby nie było. Okej. Dobrze by było teraz jej nie dać. No kurde, teraz już nie ruchamy tej formacji. To jest bez sensu, w moim zdaniem.
Moim zdaniem tutaj powinna prowadzić pionka. Jak to wykorzysta? W miarę sensownie. Cztery pionki są trochę skiblowane przez cztery, więc niemalże równo w tym zakresie. No ale nie będzie dla niej pomocą, no bo w żaden sposób ten pionek. A czy ma tempo po tym ruchu? Bo ja nie widzę, szczerze mówiąc. Kombi też nie widzę. No to jest 3 za 1. No dobra, to chyba nie przychodzi. No dobra, to mamy mało czasu. Kombinuję myśli. Mam 2 więcej. To jest to, tak. Trzeba tam dać wyjść, to zrobię tam. Dobra, pionek więcej, tylko żeby teraz to jakoś spróbować wygrać, nie odwalić czegoś. Jak tutaj muszę przeliczyć tego opcji. Ale chyba grają. No. Też powinno być chyba. Chociaż. Aj, coś boję się tego. Chociaż chyba nie muszę już się bać. Chyba doliczone. Chyba nic się tu nie wydarzy. Dobra, to w takim razie wbrew szansom dawanym w Londynie wygrywamy. Jeżeli z Mistrzostwem Świata, to dobry wynik. No i cieszę się, że wreszcie po dobrej partii. No mówię, to przeciwniczka zrobiła ruch, który był pozbawiający ją możliwości zajęcia tego ważnego pola. 35, co w mojej ocenie było przegrywające. Szybko lecimy oglądać najważniejszą partię, co tam się dzieje. Białymi Cyberwoman gra i zabiera 2. I one razem z damką. Czy to będzie wygrane? Czy to będzie wygrane? Czy będzie remisowe? Damian mistrzem świata kobiet w blisa. Juhu! Cieszę się. Słuchajcie, no chyba to jest remis, nie? Co nie zmienia faktu, że i tak to Polka ma inicjatywę w partii z Getmańskim, czyli jednoznacznie ostatni pojedynek między tą dwójką był przewrotnym. Był przełomowym momentem w ich bilansie dotychczasowym i dzieje się teraz z korzyścią już częściej dla Polki. Oby tak było. Nie tylko w partiach blicowych, nie tylko w partiach online, ale też we wszystkich na długi czas. No i jeżeli to był realny pojedynek w turnieju, łapanka była? Chyba nie. Gdzie łapanka, Marek? Wydaje mi się, że tutaj nie ma łapanki. Okej.
przewidzeń. Spoko. Zdarza się. Zdarza się na zbyt często. Kto tutaj gra? Błażej tam gra na pewno wysoka. Z Trofimowem. 4 na 1. Trofimow ma materiał 4, no to chyba się trzeba poddać. No i tak Błażej robi, kurczę, żeby to Błażejowi nie wymknęło. Myślenie życzeniowe bardziej, okej. Okay. Karol wygrał, czyli Karol. Dobra, zobaczmy sobie tutaj trochę to parowanie. Schwarzman wygrał z Janem Klasem Lejenarem. Mhm. Szajbakow, Eisenberg, Anikiej, wyszynie odświeżone. Tutaj mamy remis. Okej, okay. Karol wygrał z Lorisem Milanese, czyli dosyć wysoko rankingowanym Włochem, bo 2214. Ale nasz zawodnik 2243, jednak wyżej. No to... Kurczę. FMGD 232? Jakieś nowe rankingi były? I mi spadło, bo miałem chyba 239. A Karol chyba miał mniej. Jak to możliwe? Chyba, że to jest ten, a nie, Blitz Rating to jest ten sam. To są blitzowe. Aha, to ja miałem ranking, którego nie miałem. Rozumiem. Znaczy ranking, którego nie znałem. Więc tutaj ciekawie to mi Bongo. Tak. Dominik Ruba, jak wysoko, proszę się mierzył. Z Martinem Wiggersem. Z sukcesem czarny podały się. Tak, wygrał. No proszę. Kurczę, to Dominik Rubaj w takim wypadku będzie miał 7 punktów. Bo lecimy, tak? Tak, my też 7, tylko on grał na 9, desce, my na 18. Jaka różnica? Dwie rundy do końca, no i coraz więcej ciekawie się dzieje. Kurczę, mieliśmy taki sam prawie ranking z Alią. Martin wygrał z Anikiejewem. Proszę, to trzeba partię w takim razie zobaczyć. Czy ja mam gdzieś tutaj Eisendorna pod ręką? Mam. Zobaczmy, jak grał Juria. Czarnymi gra Martin von Eisendorn, a białymi Juria Anikiejew. Dodaje centrum przeciwnikowi, no i idzie w kierunku pola 22. Tutaj próbuję jakoś podchwycać tego pionka wystającego na 23. No i co, i w ten sposób praktycznie udało mu się pozbawić przeciwnika ruchów dookoła. Dwa skrzydła pod kontrolą. To jest światowy poziom, tutaj jest zegar, mistrzowska precyzja, wszystko jest wymierzone z dokładnością do jednego tempa. No i pozamiatano, nieźle. Damian Iwan 14-17, było 13-18. Ale co to są te stosunki cały czas, bo ja tego nie łapię. To jest ich prawdopodobieństwo, czy co? Damian Iwan 14-17. Bo nie wiem, nie potrafię tego zinterpretować cały czas, albo nie wiem zupełnie, czym te stosunki są. A, streamy, okej. Okay. Boi. 14-17 było 13-18, może kogoś przyciągnęliśmy. Zresztą w momencie rozpoczęcia streama było chyba nawet około 20 osób, więc trochę ta frekwencja nam spadła. Nie wiem, czy niektórzy nie wytrzymują już tak długo się z warcabami, czy po prostu zmieniają po chwili wyboru przeznaczenie dla swoich oczu. Ale były te frekwencje wyższe. Teraz nam spadło momentalnie do 11. Ludzie, nie uciekajcie, tylko dołączajcie. Mówię, wołajcie na innych komputerach. Kolejne osoby i pokonajmy we frekwencji stream Iwana. 18-19, jesteśmy z prawie z połową wyników. Jeszcze 1/3 tego brakuje. Bożeja końcówkę widzieliśmy. Ja patrząc na Karola. P135. Jak Karol, mistrz Polski 2020, pokonał tego pana Lorisa Milanese. Karol Czarnymi, to też dość popularny debiut. Karol lubi zajmowanie tego pola 22. O, takie coś.
Chytre. Trzeba uważać, mimo tego, że nie ma kombinacji. To jest całkiem ciekawy sposób na zabranie pionka. No już dodatkowo jeden stoi mega, mega, mega silny. Komplet wyników się ładuje, czyli za momencik będziemy mieli kojarzenia szóstej rundy. No ciekawe, ile mamy teraz punktów? 7. 7 na 10? Kurczę, jak idzie po tej pierwszej porażce, niesamowicie. Remis z Haitańczykiem, a potem wygrane w tym w ostatniej rundzie z Mistrzynią Świata w Blica. No niesłychane. Komplet wyników już jest na homepage'u. Po odświeżeniu jeszcze za chwilkę wskoczy nam pewnie runda numer 6. No i dwa pojedynki nas dzielą od wyłonienia zwycięzców, od wyłonienia numeru 1, który bezpośrednio awansuje do turniejów pucharowych oraz pozostałych 13 osób w klasyfikacji generalnej, które w sumie dadzą 16 najlepszych, która zmierzy się w pucharowej części turnieju. Nie pytajcie mnie kiedy, bo tych dat nie pamiętam, zapewne Jacek na prośbę by je przytoczył, albo nawet nie prośbę. Natomiast runda szósta już jest wygrana i możemy sobie obserwować, co się dzieje. Reszka Damian Jegorowajsen, czyli ten pan młody 2008 rocznik. Kurczę, z kim nie grał, nie przegrał partii. Żałka, okay, Jun Louis Stalin. Z Iwanczukiem Rani, z Petruszewem wygrał z Piotrem Paluchem. Trzynastka najlepszych, a wiemy, jakie są tradycje, jak grasz z młodymi. No niestety, kurczę, z dwunastolatkiem, no boję się tego, już dziesięciolatek nie ograł. Na trzecim stoliku Karol Cichocki. Rubaj Dominik na dziesiątym z Sebastianem Wieczorkiem, więc wewnętrzny pojedynek Polaków. Natalka, mająca punktów również 7 z Dariną Moisienko na siódmym stoliku, więc też ciekawie. Karol prowadzi z Polaków, mając tych punktów 8. Tutaj Błażej z 6 spadł trochę niżej po tych dwóch porażkach z rzędu, bo chyba po 3 miał komplet. Well played, Damian. A dziękuję, Natalia, dziękuję. Ty również well played. Zmierzymy się w ostatniej, mam nadzieję. U mojego rywala dochodzi 3 w nocy, to przeciągnę go trochę. Poczekam w takim razie do tej 18.30. Skoro tutaj mój sztab w osobie Jacka mówi, jak trudne warunki do gry ma przeciwnik, ale z drugiej strony na pewno skupienie łatwiej pociągnąć, ale z niecierpliwością zapewne odlicza do tych ostatnich rund, do tych ostatnich minut, godzin, rund, żeby się położyć. Minus 31 stopni. Co innego robić? Wychodzić na zewnątrz, czy jednak grać w Warcale? Współczuję im w tej temperaturze, bo nawet morcować się nie da, bo wychodząc na jakikolwiek zbiornik, wszystkie pewnie zamrożone tak głęboko, że przerębla się wykopać, czy tam wyciąć, wyrąbać nie da. No nie ma jak żyć, nie ma jak żyć w tej temperaturze. Chociaż nie wiem, kto chce morsować w minus 31 stopni Celsjusza. Chociaż raz coś takiego przeżyć, by może by było ciekawie. Tak, tak, tak. Ice Jegorow. Mamy takiego pana. Ice Jegorow, obserwowany z Rosji. Jak tutaj może zobaczymy, szybko pokonał Piotra Palucha, grając z białymi. Gra raczej prosta, ale solidna. Piotrkowi się zachciało przegranego gestema. A, to już nie było w ogóle. A, by sobie skrzydło związać, pobawił się tam. No niezbyt racjonalna kontynuacja. Nie więcej, jeszcze trochę się połączyli w końcu w całym. 4-2 już tutaj Piotra Palucha dokończył. Dobra, dobra, my tam nie będziemy czekać do samego końca. Włączamy partię ze znajomym, a nóż usiądzie do gry wcześniej. A i syn. Ice Jegorow. No dobrze, dobrze. Jedziemy ostro, no. Wygrywamy partię, będzie 9 na 12. W ostatniej jeszcze może jakiegoś Schwarzmana bym prosił, albo kogoś takiego, albo Getmańskiego poprawić po Natalce i wygrywamy turniej. No i o to chodzi, o to chodzi. Tak trzeba grać. Nastawienie mistrzowskie, jak to Karol Cichocki mówił. I ostro, ostro jedziemy. Ostro, jak przecinaki. Przywitaj naszego przeciwnika. Hello, good luck, dobra.
chce ci się spać, bo jest środek nocy, to nie będziemy przeciągali, zobaczymy, kiedy jesteś gotowy. Jeżeli chcesz, to w ciągu 5 minut, a jeżeli nie, to od razu. Solalex przyszedł nas obserwować. Dobra, my może teraz zmieniamy, dobyć się, wyciągniemy z tej strony. No i zobaczymy, co nasz młody przeciwnik wybierze z repertuaru debiutowego tej partii. Dwunastolatkami. Najgorzej. Najgorzej z dwunastolatkami. I z dziesięciolatkami jeszcze gorzej. Im mniej lat, tym gorzej. Ale twardo, zobaczcie, nie wymienia, wchodzi w te klinowe warianty. To mi się podoba, od małego uczeni. Grać ostro, dawać sobie szansę w wyniku. A nie tam wymieniać po bandach i po klasykach uciekać. Choć znając życie, to pewnie zaraz wymieni. Chyba, że zagra jakoś 13, jeszcze może 19. Albo 14, 19. Dobra. Okej. Teraz ja mu czekam w tym, żeby się wciupać w centrum przez 32-28. Pytanie, czy on jakoś porozumienia to w tę stronę? Czy będzie szedł w te warianty, że ja wymieniam tu? Czy on zagra na przykład tu, albo właśnie piątką? No dobra, dobra. Gramy, gramy. Jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Skoro tą Alią udało się zagrać ostrzej, to może z młodzieniaszkiem też będziemy tak grać. Teraz tak, tu atak, tu i tu, to nie przejdzie, bo ten tu musi dążyć do ataku, więc to odpada. No, teraz mamy. Tu. Czy potem jest jakaś komba? Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu też nie. Też ostatnio jak tak liczyłem, gdzie jest komba, to w końcu wpadłem. Wiecie, tam podpowiadać nie wolno, ale jakbym miał wpaść na jakąś kombinację, to krzyczcie, że jej nie ma. Oczywiście też żartuję. Każdy gra na własny rachunek i absolutnie nie można tego podważać. I absolutnie wszyscy muszą się jednakowo do tego stosować, dlatego że szanujemy swoją społeczność warcabową. A o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy wzajemnym szacunkiem się darzyli, a dzięki temu te rywalizacje nawet w internecie będą bardzo ciekawymi i będą dostarczały wielu wrażeń, nie tylko nam grającym, ale również kibicom, których na czacie jest, na streamie jest tylko 9 osób, ale ja z niecierpliwością wiem, że kolejne zaraz będą docierać, przychodzić, bo przecież to może być ciekawszego niedzielnym popołudniem niż oglądanie turniejów warcabowych, które są tak emocjonujące. Kusi mnie tutaj wymiana, bo inaczej on to porozumienia, chociaż z drugiej strony ja tu i on to nawet miałby robić 2-2 do tyłu, no to ja wychodzę z całkiem impetową pozycją, ale tak to mógłbym grać na tego jego pionka 25. Kurczę, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Z drugiej strony, jak zagram tu, to on może tu. Ja muszę być wtedy z tej strony. No kurczę, to jest coś, po czym mi się już tak bardzo pozycja nie podoba, więc wymieniamy 2-2 tutaj. Nie grajmy na wariata, grajmy spokojnie, spokojnie, racjonalnie. Teraz został ten bandowy pionek, dosyć rozbite piony na jego długim skrzydle. Spokojnie budujmy pozycję, spróbujmy jak najmocniej się w centrum tutaj rozbudować. Z której strony? Z tej czy z tej? Chyba jednak z tej będzie bardziej równomiernie dla pozycji. Teraz zacznę jakąś tym ruchem. No i co tam później ten nasz przeciwnik będzie grał? Tutaj w razie czego zawsze możemy dociągnąć do kolumny, wykorzystać tego pionka 25. Dużo tych pionów na jego długim skrzydle nie ma, więc pozycja na razie wydaje mi się lepsza zdecydowanie u mnie. Tutaj zagra tak. Chcesz bandy, to bierz sobie, chłopie, je wszystkie. Ja cię nie będę w żaden sposób blokował. Śmiało. Ja sobie wezmę centrum. Ty sobie bierz bandy. Nie ma problemu. Teraz jak? Czy jakoś tak, tak to ma sens bytu, czy nie? Bo po tym jakoś tak.
Dobrze by było nie tracić centrum. Tempo to byłoby cena. Z drugiej strony tak, zagram tu, on wymienię, zagram tu i ten plan chyba też wygląda rozsądnie. No, dam mu to. Niech to wymieni. A jak nie wymieni, to ja wezmę tempo. Czemu? Czemu nie? Bierzemy tempo, idziemy. Jak przecinaki w centrum i w tabeli turniejowej. Po zwycięstwo. Po zwycięstwo. Tylko jeden wynik nas interesuje. Będziesz musiał kolego się próbować tutaj zajmować wokół tego pola 24. W jaki sposób? W jaki sposób? Teraz mi się wydaje, że to może być fajny ruch, bo po tym to ja mogę tutaj ładować. I wokół tego centrum się kręcić, próbować, przejąć, zająć. Ten ruch będzie słaby, bo się pozbawi tego 15. W innym przypadku ja zawsze wypalę tutaj w sumie 4.30. Z opcją tego wyjścia na klinę. Dobra, to mi się podoba. Jadę, tak jak mówiłem. Ten pion zawsze jest obroną na potencjalnie jeden atak klina ten, jeżeli by on zagrał 14-20. Ostro jedziemy. Po zwycięstwo. Dobra, tutaj sobie zbudujmy może tutaj kolumnę. Łapmy tempa. No i dalej godzimy tym wejściem tutaj. W porządku, mi się to bardzo podoba. Tak. Tu z wymianą nie groźmy, tu samo jak zajdzie, to niech się schodzi. Też się nie boję. Dobra, umacniamy się w centrum. Pozbył się tych wielu kolumn. Takie ruszenie takiego pionka 2 jest bardzo odpowiedzialne. Miałbym dużą informację do tego, czy ja mogę ładować na pozycję, na pole klinowe dalej. Teraz mi się wydaje, że po tym on będzie musiał się zasłonić, no bo jak inaczej poczekać? Nie ma jak czekać. To jest tempo, które chcę z niego wyciągnąć. Sensowne jest tylko to i to, jak dla mnie. No i dobra. I to jest ruch, który chciałem, żebyś zrobił, kolego miły. Bo ja teraz gram tu. A potem ładuję tu. Może ewentualnie jeszcze wyciągnę tego tu. No i super, to jest kolejny, który mi się podoba. W takim razie ładuję tu od razu. Teraz jakieś fajne groźby kombinacyjne się poustawiają. Teraz jak zagram tu, on tu, ja tu, tu. Chyba nie ma żadnej kombi. Tu. Muszę próbować ładować w tę stronę. W ogóle mogę poczekać w ogóle z tego. Tu kombę zestawić. Wielowariantowe kombinacje. Teraz trzeba będzie na te kombinacje bardzo uważać. Z drugiej strony. No dobra, pozycja jest dobra, tylko tych kombinacji jest zawsze tutaj dużo, trzeba bardzo nie uważać, bo tutaj bardzo łatwo jakieś forcingi z atakami, tutaj, że właśnie tu odda, tu i objedzie jakoś potem, cyk, cyk, cyk. Ale są nadzieje, nie? Zagraj kolego jakoś tu, ja to zagram i wezmę sobie pioneczkę, nie? Pioneczkę, jak to mówi nasz kolega drogi Filip. Czewski. Dobra, tu nie będziesz mógł atakować, tu też nie. Tu. Tu się obronimy. Tutaj tu ta komba nie przejdzie. Dobra. Jak będzie zmuszony do tego, żeby tutaj wybić, to już jest całkiem okej. Okay. Całkiem okej okay pozycja. Bo ja mogę go przytrzymać wtedy, przy tym ruchem.
Mogę go odrzucić. Mogę tutaj dużo rzeczy. No dobra, minuta 38 tylko na moim zegarze. Pozycja jest na pewno dobra. Pozycja może być nawet wygrywająca już, ale to wszystko jeszcze trzeba doliczyć do końca. To jeszcze trzeba precyzyjnie dograć, co nie jest takim łatwym zadaniem. Zwłaszcza, kiedy go nie masz czas, zwłaszcza, kiedy prowadzisz stream dla już, uwaga, 11 osób. Kurczę, emocje, emocje. W tych warcabach emocje górują zdecydowanie. Mógłby wpaść mi na taką kombinację właśnie z tym atakiem. No, ale nie wpadła kombinacja aż przeciwko. Tuk, tuk, tuk. Tu się pozbawił tego, to tego. To muszę być już bardzo blisko. Gram pozycję, gram tu. Tu. Może być bardzo, bardzo blisko. I uważać cały czas na te większościowe różne kombinacje. Ale jest możliwe tak w tej pozycji poprzestawiać, że te szanse są naprawdę duże. Zagraj tu, wpadnie na kombinację tutaj. Tylko to jest tak. Jakby było tam to złapać. Gdzieś co? No kurczę, nie ma żadnego. To ja nie mogę tu, żeby się nie nadziać na to. Mogą być takie ruchy ciekawe po tym. No dobra, skoro nie mogę pojąć, to wezmę to, to raz, dwa. On przejdzie, raz, dwa, mam to. Zobaczmy, brakuje czasu, żeby to liczyć inne warianty, biorę to najbardziej oczywiste. Byle nie do klasyki. Bierze mnie do klasyki. Nie może wychodzić, co jest dla mnie istotne. Ja to też nie muszę. To wszystko. No, to... Kurde, kombo. To ustawiłem. Ja pierdzie. To pobiję tu. Potem mi tu odda 3 za 5. Ajajajajajaj. Muszę nie zrobić. Czas się kończy. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Nie liczę tego ruchu. Kurczę, no ustawia się ta kombinacja, no. Jak na złość. Grożę tym. Aj, kurde. Szkoda, brakuje, że mi to jakiś objazd zrobi. Chyba mamy to, chyba się udało złapać.
Cóż za emocje w tej końcówce. Uch! Gdzie są dabiki? Gdzie są dabiki? No dobra, tutaj bardzo dużo tych sposobów na łapanie było. Udało się to dowieść. No i tak jest. Jedziemy ostro. Nie zwalniamy. 9 punktów. Ostatnio wygrywamy turniej. Oczywiście tam braknie nam zawsze w każdym wariancie wartościowania, ale nieważne. Poukłada się tak, że wygramy. Co tutaj mamy? Natalia gra z Dariną. Jako najwyżej rozstawiona chyba w tym momencie Polka? Nie, przecież Karol jest najwyżej. To Karola oglądamy nie cały czas naszą Natalię. No i Karol tutaj zdecydowanie ma szansę na to, żeby pocisnąć w tej partii. Zaraz tutaj wiedzie, zaatakuje. 83 pionki przeciwnika, ale nie, najpierw próbuje tutaj taktycznymi rozwiązaniami, a wydaje pionka jego przeciwnik, no ale bardzo mocno ograniczony. Może dalej te dwa kolejne atakować. No i końcówka musi być do wygrania dla Karola. Klątwa młodzików zdjęta. Przekocor. No teraz to już jest przekocor, to było dobre. No dzięki, Krzysiek. Czasem trzeba oddać te 4 pionki, złapać 3. Prosta kalkulacja. Klątwa młodzików zdjęta. 12-latek pokonany. Żebym ja się tak cieszył z ogrania 12-latka. Tego to jeszcze nie grałem. Czy tutaj będzie czekał nieskończoność Karol, nie dając swojemu przeciwnikowi postawić tej damki, ten będzie szedł w górę, czy od razu oddał dwa piony i tę damkę postawi. Nie wiem, czy ma sens to, żeby szedł dalej. No i udało się Karolowi wyciągnąć pionka więcej. Bo teraz będzie mógł bić tu i tu. Przedostatniego piona swojego przeciwnika. Zostanie jeden pion, jedna damka, ale to, no mówię, musi być wygrana końcówka. Tym bardziej dla Karola, który przecież jest tak precyzyjny w tych okończeniach, czy jak to tam po rosyjsku się nazywa partii. Silna kolumna, wszędzie ustawione pętle. No to musi być koniec. Grozi Karol, oddaje jeszcze dwa i koniec. Wygrywa Karol partię, mając 10 punktów. Więc to jest nasz zawodnik, który będzie w tym turnieju grał bardzo wysoko. Jak tam się skończyło u Natalki, bo ona chyba jeszcze cały czas siedzi przy warcownicy. No to zobaczmy. 9 sekund na koncie Polki. Więcej trochę na Udariny. Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Tutaj damka jest równa dwóm pionkom, no ale bardzo trudna końcówka do gry dla białych, więc duża szansa, że czarne. Czyli Natalia tę partię wygra i również dołączy do 9 punktówek. Kolejne ataki, wywieranie presji. Teraz musiałaby 3 pionki oddać, ale to nie też by nie działało, bo potem by była pętla dla Natalii. No i teraz na wiele różnych sposobów może pozamiatać te pionki swojej przeciwniczki. Jest 1-2. Wyjdzie tutaj. Czy uda się jej dojść do damki? Wydaje się, że może być to trudne zadanie. Kolejnego piona wyrwała. No i łapie 1-1. I ten ostatni pion, czy jest w opozycji? Czy zdąży przejść? Zdąży przejść. Paradoksalnie to może być remisowa końcówka. Niesamowita. I chyba to jest remisowa końcówka. Ogromny niefart po stronie Natalii. No i to jest, moi mili, remis. Tutaj nic się już nie może wydarzyć. Jednego tempa zabrakło. Oczywiście jedno tempo to jest rzecz do doliczenia, ale nie jest łatwo być tak dokładnym, tak precyzyjnym, kiedy na zegarze mamy czasu tak mało. Seba Kompe zrobił Dominikowi i prawdopodobnie wygra, więc ten pojedynek polsko-polski jednak na stronę Sebastiana Wieczorka. Okej, widzę, że już skończyli, bo tutaj ekranik nie jest wyświetlany przy ich scenikach, więc zakładam, że faktycznie skończyło się tak, jak tutaj Marek mówi. Jeszcze Natalia próbuje chyba te 3-1 łapać. Nie może dojść do niej, że z takiej pozycji nie udało się tej partii wygrać. Jeszcze wywiera presję na swojej przeciwniczce. Natalia odrzuciła prośbę przeciwniczki wcześniej, a ta nie może zaproponować remisu chyba częściej niż raz na 10 czy 20 ruchów nawet. Więc będzie tego łapania. Cała Polska patrzy, jak Natalia Sadowska łapie 3-1. Nie wiem, czy to jest powód do dumy i zadowolenia, czy to jest chęć walki do końca. Nie oceniam. Jeżeli uda się w ogóle Natalce, no chyba po tych słowach już zgodziła się na remis, bo faktycznie 1-1 przy rezultacie. Dominik smutny, Sebastian szczęśliwy, czyli to jeszcze jedno potwierdzenie na słowa Marka, które wcześniej padły, że Sebastian zrobił wygrywającą kombinację. Gratulacje dla Sebastiana. Jeszcze przy warcownicy widzę z szutnikiem. Proszę, kolejny polsko-polski pojedynek.
siedzi Marcin Hęsiak. A my jesteśmy 15 minut od planowanego rozpoczęcia ostatniej, decydującej siódmej rundy trzeciego turnieju prezydentów. Karol Cichocki, punktów 10, Natalia Sadowska, punktów 8, Damian Reszka, punktów 9, proszę bardzo, trójka najlepszych Polaków. No i tak ma być, ale po drodze jeszcze Sebastian Wieczorek, również chyba punktów 9, jeśli dobrze się kojarzę. Jeśli nie, to mnie poprawcie, ale sobą miał chyba 7 z Dominikiem razem. Tak jest, zgadza się. Więc panowie, w trójce najwyżej obsadzonych Polaków w tym momencie Damian Reszka. Szok, trybuny szaleją. Chyba że Chmiel Piotr wygrał jeszcze z Aigul Idrisową. To ma szansę jeszcze do tego ekipy dołączyć. Natomiast wiemy, że Aigul jest dobra na te krótkie czasy, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy Cypisek dał radę tę partię zwyciężyć. Co tutaj u Hęsiaka dalej? Koło damki zabiera. Jest aha, bo to idzie w tę stronę, więc łapanki nie ma. Idzie do drugiej damki czarny, więc najprawdopodobniej nic więcej tu się nie może wydarzyć niż podział punktów. Nie widzę nigdzie Cypiska. Pewnie tutaj nie pokazują się wszystkie osoby znajome, tylko część. Więc nie widzę Cypiska, nie wiem, dowiemy się niebawem, jaki wynik między Piotrem a co tam zresztą możemy sami znaleźć. Panowie, czemu wygracie? Hęsiak i Szutnik, dwaj patroni kanału, którzy mają możliwość często zmierzyć się właśnie w turniejach patronowych. Wygrała zgodnie z tym, co można było przewidywać Aigul. Był to ich pierwszy pojedynek. A Piotrkowi skończył się czas. W pozycji? No, przegrany oczywiście. Oczywiście doszło do pozycji przegranej dla Piotra Chmiela. Martin van Eisendorn poległ z Ainurem Szajbakowem, a dzisiaj z Natalią rozmawiałem o tym, kto jest lepszy, i mówi, że jednoznacznie Martin, że ogrywa, nawet na długi czas, Ainura. A tymczasem Ainur, proszę. Ainur czarnymi, Martin białymi. Trzeba to koniecznie zobaczyć. To jest debiut, który ja lubię, który nawet z Karolem grałem na turnieju. Turnieju mistrzowskim, mistrzostw polskim. A Martin to okrążony ponoć przegrał. To był ruch słaby według skanu, ale jednocześnie ruch dający szansę. Tak, potem ta gra jest bardzo odpowiedzialna tutaj. No dobra, to co gra Martin, to jest, można powiedzieć, oderwane czasami od rzeczywistości, bo podwierza sobie te pionki, robi słabości, licząc na to, że jego przeciwnik da radę, że popełni błąd. Ale tutaj to, co Martin zagrał, to jest istne przekombinowanie, coś niesamowitego. Nie wiem, czy to błąd kalkulacyjny, czy... W taki sposób partie przegrywają dzieciaki, no nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, że w taki sposób partie przegrywają dzieciaki. Karol Cichocki zwyciężył z pismiennym Grigorijem na trzeciej desce. Na trzeciej warcownicy tak silnie obsadzonego turnieju. To jest dodatkowy argument za bardzo silną grą Mistrza Polski 2020. I miejmy nadzieję cały czas, że coraz częściej będzie się w turniejach międzynarodowych, nie tylko tych online, pojawiał i da nam powód do dumy przy niejednych tego typu zmaganiach. No niesłychanie się dzieje. Dekonik Marko z Ketmańskim nieodhaczony. Tutaj proszę, kolejny ciekawy wynik, bo 26 numer startowy wygrał z McKendie, który chyba kolejną porażkę już zaliczył w tym turnieju. Akmerow, to jest 2004 rocznik, 16-latek z Rosji. Ileż tej młodzieży utelefonowanej za naszą wschodnią granicę. Niezmiennie, jak zawsze, było ich wielu i wielu jeszcze będzie. Powoli się zbliżamy do ostatnich rozstrzygnięć, ostatniej rundy. Teraz na pewno w tej partii numer 7 czeka mnie bardzo silny przeciwnik. Cóż trzeba zrobić zgodnie z tym, co zapowiadałem wcześniej? Wygrać ostatnią partię i z 11 punktami skończyć turniej bardzo wysoko, bo tam jest nasze miejsce. No trzeba udokumentowywać po raz kolejny w tych imprezach swoją silną grę. Oczywiście wszystko mówię z przekąsem. Najważniejsza jest zabawa. A mając plus 2 na rundę przed końcem, jestem zadowolony z wyniku już, nawet gdyby się nie pomyśli, poukładało w tej ostatniej partii, dlatego że przecież w tamtym tygodniu chyba miałem 50%, 7 punktów, więc progres jest, a jak jest progres, to można spokojnie, pozytywnie rozliczać swoje nastawienie i swój sztab szkoleniowy. Już mamy wszystkie partie, jeszcze kilku ich brakuje Palmansa z Tomim Bond.
Mikiejewa z Trofimowem, czyli tego pojedynku wschodniego, Schwarzmana z Ilinem Daniłem, czyli pojedynek wewnątrzrosyjski. Na pierwszych deskach tych Rosjan, jak widzimy, jest wielu, jest bardzo dużo. F5 i cały czas nic, więc czekamy cierpliwie na wyniki. Na ostatnią rundę. Jak to było w ogóle po rundach 6? Reszka 21, proszę, najniższe wartościowanie. Kurczę, ale Akmerow właśnie to jest ten, który wygrał z McKendy, więc skakuje do tych 9. Ja 18, tutaj proszę, wartościowania po 29, 30 u Daniela Ilina. Ładują się wszystkie minuty. I znowu komentarz Jacka, a wycofany. Nie wiem, czy przez niego, czy przez... A minuty to pewnie z telefonu pisane jest. Wyniki miało być pewnie. Tak. Zgadza się. Ładują się wyniki. Lada moment będą. Runda 7 w drugim rzucie, więc czekamy. Regulaminowo za 9 minut. Ostatnia runda miałaby się rozpocząć. I wyrobimy się spokojnie w czasie. Już przed 19 będzie można tę ostatnią rundę zagrać. Wyniki już są, odświeżamy. Umieszczamy. Nie ma wyników. No nie ma. Nie ma wyników. Czekamy. Coś jeszcze się nie odświeża. Co tu na Lidrafcie słychać? Ktoś gra, nikt nie gra. Wszyscy czekają. Czekają na decydujące momenty. Wyniki są. Dobra, przed ostatnią rundą zerknijmy. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Jesteśmy na 9 miejscu. Mamy tyle samo punktów, co między innymi Aleksander Schwarzman, Martin van Eisendorn, Iwan Trofimow, Aigul Idrisowa. No i oczywiście Sebastian Wieczorek. Ale na trzecim miejscu inny Polak, Karol Cichocki. Rewelacyjny wynik i pewnie będzie grał z Szajbakowem, bo inna dwójka już są gra. Spójrzmy, za chwilę jeszcze będzie runda 7. Mocniej trzeba w F5 stukać. Próbuję z całej siły, jak najszybciej. Jak najmocniej. Jestem 9. Nice. Jest runda 7. Z kim przyjdzie nam się mierzyć w zakończeniu? Reszka Trofimow, proszę bardzo. Graliśmy ze sobą w Lille w 2012. Tam górą był Rosjanin, ale dzisiaj oczywiście, że będzie rewanż i to Reszka będzie górą. No to nie ma co dyskutować. Szajbakow-Cichocki, zgodnie z przewidywaniami, Ilin Daniel z Wajem Eisendornem, Schwarzman Wieczorek, Reszka Trofimow, Akmerow Idrisowa. Słuchajcie, jaki wynik nie będzie, to zakończenie turnieju na czwartej desce przy streamowaniu. No ja uważam to za i tak czy siak genialny wynik. Sadowska z Tomim Bongo, no to nie do końca sprzyjająca Natalii. W Petersburgu też grałem. Mati Drago, czy myślisz, że uda mi się pokonać mojego brata w Warszawie? Jeżeli będziesz oglądał naukę gry, playlistę, którą zrobiłem dla osób, które chcą się rozwijać i ulepszać tą swoją grę, to na pewno brata ograsz, ale musisz trenować, musisz pracować. Przepraszam, moje emocje. Natalia Sadowska, mówię, nie do końca chyba szczęśliwie trafia, mając 8 punktów na Tomiego Mbongo, bo to bardzo solidny zawodnik w tych grach na krótki czas. Chociaż również ma 8 punktów, nie więcej. Różnie mogło być z tym jego performance'em. 7 minut rozpoczęcia rundy. 7 minut. Będziemy chyba jeszcze chwilę trzymali wszystkich w emocjach, w niepewności. Kto zakończy ten turniej zwycięstwem? Czy Szajbakow, czy Cichocki? Jeżeli Cichocki ogra Szajbakowa, no to umówmy się, Daniel Ilin z Van Eisendornem może tej partii nie wygrać i może to Karol by został mistrzem całego turnieju. Trzymamy kciuki za Polaka. To by był dopiero wynik, jeżeli udałoby się mistrzowi Polski wygrać tak silnie obsadzony turniej. Trzeci turniej Puchar Prezydentów Światowej Federacji Warcabowej. Trofimow Iwan. On chyba ma od nazwiska, nie? Trofimow Iwan, zgadza się. Obserwujmy Trofimowa, bo Iwana jeszcze żeśmy nie obserwowali. Iwan Trofimow swoją drogą to też jest gracz, który dosyć mocno w internecie działa z warcabami, promuje i propaguje, prowadzi stronę warcabową. Ja byłem Białymi. Skoro zapraszam, to chyba Białymi, prawda? Zgadza się. W Lille z nim grałem 32-28, on zagrał 20-25. Zobaczymy, czy tu to powieli.
Zaproszenie wysłane i czekamy na akceptację ze strony przeciwnika. Również mam tu 5 minut. Trzeba się trochę przeciągnąć po tych już prawie 3 godzinach. Już nawet nie prawie. Bo zaczęliśmy stream 10 minut przed czwartą. Po tych 3 godzinach już ponad siedzenia przy warcabnicy wirtualnej, przy monitorze, przy monitorach właściwie, bo te aż 3 odpalone wokół, żebym mógł spokojnie z wami interakcji siedzieć i śledzić i podglądać, czy dobrze się dzieje. Jesteśmy na 9. miejscu w turnieju 91-osobowym. Bardzo wysoko na pewno odrobinę się za ostatni występ rekompensujemy sportowo, więc trzymajcie kciuki za ostatnią partię. Jedziemy z Iwanem. Dzisiaj jest nasz. Dzisiaj miażdżemy wszystkich. Zacznę przekornie, tak samo jak zacząłem mu w Lille w 2012 roku, bo teraz po 8 latach już wiem, co zrobiłem źle. Czy on zagra 19-23, czy będzie szukał innych rozwiązań, czy zdecyduje się na inną kontynuację. Jacek zapytany, no nie zapytany, tylko sam wywołał informację, że klasyfikacja będzie do 10 minut po ostatniej partii. Góra kwadrans, tutaj dam szybciej. Super. To w takim razie będziemy cierpliwie, a wręcz powiedziałbym niecierpliwie czekali na klasyfikację końcową z informacją o tym, kto się dostał do finałowej 16. Czy po ruchu 32-28 Iwan ma czas wejść w bazy partii warcabowych, zobaczyć co gram, jakie debiuty, jakich nie gram, żeby próbować mnie zaskoczyć, czy jednak po prostu czeka, odpoczywa na godzinę 19, kiedy to turniejowa runda ma ruszyć. Zagrałem wcześniej, mając nadzieję na to, że on do gry dołączy, ale jednak zdecydował się póki co nie zaczynać, nie grać swojego ruchu. No nic, my czekamy. Niektórzy już widzą się, niektórzy pewnie już grają. Na przykład Natalia siedzi już z Tomim przy warcabnicy, ale też pierwszego ruchu jeszcze nie wykonała. Błażej gra, wygra z Grigorem Pismiennym. Też tutaj nic się jeszcze nie dzieje. W poniedziałek napisał Jacek program, aby to wszystko działało szybko. No i to jest duch działania sprawnego. Narzędzia, które mogą nas wyręczać w różnych manualnych i nie tylko manualnych rzeczach, a Jacek uzdolniony informatycznie może oczywiście wyręczać się programami, które pisze. Jeszcze nie zaczął? Trafimy. Dobra, obserwowany to jest pierwszy ruch. Którzy grają. Piotrek Pal, tam się nie przejmuje i ładuje partię już w połowie, można powiedzieć. Eisendorn z Vera czy China? On już tak daleko? Po prostu jakaś inna partia. McKendy też tam ładuje, gra ostro. A my czekamy. 2 minuty. 2 minuty do rozpoczęcia. 15 osób na streamie. Jeżeli ktoś z was, czekając na rozpoczęcie tej ostatniej decydującej rundy, jeszcze nie zostawił łapki pod filmem, to gorąco do tego zachęcam, żeby te algorytmy YouTube'owe jak najlepiej propagowały nasze treści warcabowe, a mam nadzieję, że wierzycie w to, że jest co propagować, dlatego, że warcaby są ciekawe i te wszystkie wydarzenia z nimi związane są ciekawe. Warcabiści są bardzo ciekawymi ludźmi, co też możecie oglądać chociażby w warcabowych portretach, w serii, gdzie rozmawiam z warcabistami, nie tylko z Polski, ale również ze świata. Jako quasi-programista zostałem w czasach DOS-owych. Ja w ogóle na programowaniu się nie znam, więc wiem, czym jest DOS, ok, ale jeżeli chodzi o te nowe języki programowania i te uzdolnienia, zdolności, które osoby faktycznie informatyczne mają teraz, no to spektrum zastosowania tego wszystkiego jest niesamowite. Lubię Iwana, ale nie życzę mu sukcesu w tej rundzie. Zgadza się. A może wywiad z Jacek Pawlicki dałem? Też o tym myślałem. I na pewno. Jestem przekonany, że przyjdzie na to czas, jak tam będzie można to logistycznie łatwo załatwić. A może będzie na początku, może przyszłego roku, zobaczymy, bo Jacek jest pewnie osobą, jedną z niewielu, która potrafi mówić tak dużo o warcabach, a przy okazji tak ciekawie, tak wielu rzeczy, których nie jesteśmy w żaden sposób znaleźć w głowach, wiedzy, opowieściach nikogo innego, więc skarbnica dla warcabów i trzeba koniecznie Jacka na ten temat przepytać. Kolejna reakcja doszła, a Iwan w międzyczasie rozpoczął partię grając 17-22 i wymieniając do na pole 22. Dobra, wchodzimy w te same debiuty, które były grane u Martajna.
Marta im to białymi przegrał, ale my z Iwanem to wygramy, bo my przecież jesteśmy pewni swego. Easy, easy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Ciekawie swoją drogą Iwan buduje tę pozycję. A teraz zagrywa tutaj. No dobra, i to już jest trudniejszy moment na wybór kontynuacji. Kusi to 32-28. Tak, kusi to trzeba grać, to nie ma co myśleć. Instynkt jest najważniejszy. Teraz jego plany. Taki albo taki. Albo taki na przeczekanie. Takiego się najmniej boję, potem będzie ciekawie. Ja chyba spróbuję tu wtedy. Jakieś takie wyjścia zostaną. Ważne, żeby się działo. To wszystko dla was, drodzy widzowie. Dla was, drodzy widzowie, będę wybierał ciężkie pozycje, trudne kontynuacje. Mam nadzieję, że nie przegramy, ale różnie z tym może być. Swoją drogą, ciągnąc kwestię wywiadu z Jackiem, to mam nadzieję, że jak nas słyszy, że potwierdzi, żeby takiego wywiadu udzielił do warcabowych portretów. Jako pierwszy nie zawodnik stricte, bo jednak te osoby, z którymi rozmawiałem do tej pory, to przede wszystkim te, które performowały jako warcabiści. Jako zawodnicy warcabowi. A teraz mu kusi, kurczę, ten ruch. Tu. Go zrobię, żeby mu to nie dać powymieniać. Jeżeli mi zagra tu, z premedytacją chyba pójdę w te warianty. A jeżeli tu, no to wracam do zajmowania tutaj. A on czeka. A on czeka. Tu. Tu się tego nie boję. Tu jest ok. No tak, ja mówię, nie taki bardzo aktywny zawodnik. Nie osoba, która jest głównie znana ze współzawodnictwa warcabowego. Karolek z pionkiem mniej, kurczę, szybko. Szybko z szajbakowym. Po minucie, czy tam półtorej, dwóch minutach gry, to nie wróży najlepiej. Dobra. Tu. Nie widzę kombinacji. Jak zrobi to, to ja zagram to. Pozycja jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa. Lubię to. No i ogromne 25 sekund przewagi nad Iwanem, ale powoli trzeba zacząć szukać wygranej, bo pamiętajmy, no te partie trzeba koniecznie wygrać. Koniecznie trzeba ją zwyciężyć. Nie mogłem swoją drogą grać, to może był nawet przegrywający ruch. Nawet nie kombinacyjnie, tylko wariantem pozycyjnym. I to dzięki wygranej w ostatniej rundzie z Radkiem Wiką, tak? W 2000 roku do finału, do pierwszego finału, tak? Jacek, wtedy awansowałeś. To były czasy. Zaczynałem w tym roku grać. Pierwszy mój kilkudniowy turniej to właśnie rok 2000. No dobra, i zgodnie z zapowiedzią, ładować tu czy tu? Chyba tu jest lepiej, żeby mu nie dać tej kontroli. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Tu.
Nie ma tego pionka. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. A, tu jest tu. Wejście to jeden za dwa. O, ale tu z wymiarą? Nie, no nie działa. A tu, tu, tu. Chyba nie ma jak zrobić kąty, nie? Mam nadzieję przynajmniej. Był dla mnie dobry rok. Wygrana w półfinale z Wiką, remis z Mławie Dreszką. Razem 7 tytułów. No w sumie. W Mławie pamiętam faktycznie. 2000 rok. Pierwszy albo drugi turniej ziemi zawczyńskiej. Działo się i działo. Tam przegrałem tylko z Mirkiem Kobylińskim, a tam dużo właśnie porobiłem wyników. Remis z mistrzem Pawliskim to był dla mnie wielki sukces wówczas. No ja miałem chyba 11 lat, albo 12. Nie, 11. 2011. Ile ten stream ma? Kepsu, tyle co trzeba. Tyle, żeby przeprowadzić cały stream. A cały stream ma ponad 3 godziny. Ostatni chyba miał 3,40. Dobra. Do tego nie można wychodzić przez te groźbiki kombinacyjne, więc trzeba tak. Było dobrze się uruchomić w tę stronę. Zawsze słyszałem, że klasyka z kontrolą tego raczej powinna być dobra dla białych. No ale czy tak jest? Dobrze by było zająć pole 25, bo on nie ma trójki. Plan jest taki. Tu wjeżdżamy, tu i tu ładujemy. Albo z wymianą, albo bez. Mam nadzieję, że w międzyczasie on straci dużo czasu. I będzie się gubił w wyborze planów gry. I o to chodzi, o to chodzi. No i wygrywamy i jesteśmy wysoko. O to chodzi. Tak trzeba grać. Uprzedzamy Schwarzmanów i resztę. Damian, jak wygrasz, to czeka cię nagroda na LZS-ach. Ja się boję. Stream Iwana i Damiana 16-16. Ja tutaj widzę 15, ale zaraz ktoś dołączy. Wygramy. Na końcówce będziemy najlepsi. Na ostatniej prostej u nas frekwencja wygra. Minuta 40 tylko u pana Trofimowa. On gra tu, 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 nic nie widzę. Jedziemy z tym koksem, słuchajcie. Jedziemy, wygrywamy. Kepso, ty tam wołaj rodzinę, a nie wychodzisz. Musimy tutaj frekwencją zdecydowanie naszego przeciwnika pokonać. Tu, tu, tu. Zaraz będziemy mieli zawsze jakieś takie wyjścia. One są w mocy w tych pozycjach. Bardzo silna kolumna tutaj, którą chcę trzymać, żeby nie dać mu tego. On będzie próbował co jakoś tak, tak. Czy my się takich rzeczy nie boimy? Chyba. Tak, 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 tak. No nie. Dobra, jeżeli on zagrywa tu, no to ja spokojnie tu. Tak, bo jeżeli on zagra tu, ja mogę to wymienić z groźbą tu. No, tu, tu, tu nie chcę, a tu, 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 tu. Nie działa i musi to zagrać. No. Ładuj tu, kolego, ładuj. I mi się wtedy stawia tu, jest super pozycja. Jedziemy z Iwanem, jedziemy, wygramy. Wygramy tę partię. Easy, easy. Wygrywamy, jedziemy. Rozwalamy naszych przeciwników jeden po drugim. On ma presję czasu, a my zajmujemy bardzo ważne pole. Kurde, no czemu nikt nie mówi, że jest kombinacja? No, ludzie. Ludzie, ludzie, ludzie. Ja już się witałem z gąską, no. Ja już się witałem z gąską. Raz, dwa, trzy, za jeden. A tutaj, kurczę, to nie przychodzi. No dobra, co może w takim razie przechodzić? Tu nie będziemy wchodzić na damkę. Tu, tu, tu. Czy da mi się jakaś fajna kontra? Ale kurczę, jak? Nie mam pomysłu. Nie wiem.
Nie damy mu myśleć na naszym czasie w każdym razie. Ojej, nie, 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 nie. Przecież ta partia była wygrana, no. Zostawił nam kombę bezczelnie. Fajnie by było, jakby tu stało jakieś komba. Kurczę. Wydaje się bez szans. Nie wiem. Nie widzę nic ciekawego, niestety. Byłeś na dwóch partiach i dwie przegrane. Brawo ja. No, dziękuję, dziękuję. To jest nie fair, to jest nie fair. To jest nie fair, słuchajcie. No kurczę, ta pozycja była wygrana, no. Na 100%. Zobaczmy na stronę. 0,7, 0,7, 0,5. Pół pionka przewagi z Trofimowym, no. Pół pionka przewagi. Ta pozycja jest easy do wygrania. No, tylko nie musiałem się spieszyć z tym ruchem. Po prostu zejść najpierw tutaj, tak jak pokazuje skam faktycznie. Kurde, potem tutaj, to jest zmiotka już. Sebastian Ramis ze Schwarzmanem, to bardzo ładnie. Jejku, no, ale to utwierdzenie w tym, że ten debiut gram chyba dobrze, skoro z Trofimowem doprowadziłem do wygranej pozycji. Kurcze. No, kombinacje, 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 czemu ja zapomniałem. Ale fajna ukryta, no kurczę, na dwie strony. Natalia niestety. No to super, będę przed Natalią. A tak serio? No to szkoda, bo no przecież chyba miała szansę tam awansować. Nie wiem, jak teraz się klasyfikacja ułoży. Ajajajajaja, Boże, jak tam, bo Boże też grał wysoko. Z Grigoriem pismiennym. Pozycja ciekawa, ale chyba ciężka. Nie, też do przerywu będzie szedł. Przegrać tego nie powinien, ale czy tutaj jakieś ambicje na cokolwiek więcej? Chyba też ciężka, raczej taka pozycja czysto remisowa. Pionek co prawda więcej czarnych, to stoją na bandzie. No teoretycznie może próbować tempować swojego przeciwnika i na drugą damkę tutaj ten Grigori. Teoretycznie może to być wygrane dla czarnych. Chociaż z drugiej strony tak, jeżeli da mu wymienić tego pionka, a dał,
to ten pionek jest za dwójnikiem, więc nawet jeżeli ten się stanie z damką, no to jest bardzo znana teoretyczna pozycja post-skup, która jest remisowa, więc mógł śmiało biały wymieniać tutaj i tę partię remisować. Pokonałeś Mati Drago, brata Warcaby, dzięki mojemu poradnikowi. No i super, właśnie o to chodzi. Trenuj dalej, to zaczniesz ogrywać kolejne osoby, już nie tylko swojego brata, potem może mamę, tatę, wujka, dziadka, ci, którzy są starsi, często w rodzinie lepiej grają, a potem pora się wybrać do klubu albo nawet od razu już na zawody turniejowe. Więc rozwijaj się, graj, trzymam kciuki i dawaj mi znać o tym, jak się rozwija twoja warcabowa kariera. Będę z chęcią kontrolował, co tam się dzieje, a teraz potem 1-2 to na pewno jest wygrana pozycja dla czarnych. Niepotrzebnie w ten sposób to pograł Błażej. To można było bezproblemowo zremisować, tylko mówię, trzeba trochę teorii znać i potem nie dać się wciągnąć w te triki, pułapki, etiudy i niuanse pozycji post-skup, którą na moim kanale mogliście oglądać, jak przerabiałem ją dosyć dobrze z Filipem Kuczewskim. Białe się poddały. Czy coś jeszcze tutaj nas interesującego się gra? Tutaj DT Mylens, czyli Miesiegieński, też w pozycji remisowej. Co prawda atakuje, mając więcej materiału, ale jego przeciwnik RB powinien się obronić swoją drogą. Kto to jest RB? Co on się tutaj wyłączył? RB. Spadi Robertini. Czyli znów jakiś zawodnik. No choroba, nie wybaczę sobie tej partii z Trofimowa. Doprowadzić do wygranej i wpaść 3-3. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Trzeba pracować nad kombinacjami, no niestety, taka prawda. Nie tracić czujności w żadnym momencie partii. Bo te stracić bardzo łatwo, jak się okazuje. Bardzo, bardzo łatwo. Zostawił Michał słupek, ale przeciwnik się nie dał. Dwie, wcześniej raz odrzucona propozycja remisu, teraz już remis przyjęty, więc i ta partia dobiegła końca. Odświeżamy sobie listę wyników, patrzymy, robimy mały przegląd. Ciekawe, jak tam stream swoją drogą Iwana, bo u nas 17 osób zaraz pozna finalne wyniki tego, kto awansuje, a przypominam o tym, co napisał Jacek przed chwilą tutaj na czacie, będziecie je mieli szybciej niż w internecie, na stronach podane do publicznej oficjalnej wiadomości, zanim te strony się zaplodują, zanim będą pokazywały finałową szesnastkę. Tutaj na czacie Jacek da nam znać, czy i ilu, mam nadzieję, a nie czy Polacy w jakim składzie wystąpią w tej finałowej rundzie turnieju o Puchar Prezydentów. Zobaczmy w międzyczasie może, jak się kształtuje, jak przebiegła ta partia, którą Ajnur wygrał z Karolem, bo to jednoznacznie oznacza, że Ajnur Szajbaków, zdobywając punktów aż 13 punktów, remisował tylko jedną partię z Danielem Ilinem. Wygrał trzeci turniej o Puchar Prezydentów i z automatu bezpośrednio awansuje do rundy pucharowej. Jak się toczył dalej ten debiut? Zobaczmy. Dobrze, że ten stream zmierza do końca, bo ja powoli czuję, że tracę głos, co mi się chyba nie zdarzało do tej pory często. Oj, kurczę, dosyć łatwo. Bardzo znana formacja, to też od razu wam powiem, że właśnie taki powinien być schemat wyciągania pionów. 45 i potem budowanie tej czwórki, po to, żeby właśnie nie dać tego ataku 18-23 czarnym, bo jest to 2-2 w tym debiucie. I bardzo, bardzo wydaje się to łatwa kombinacja. Karol nie powinien takie coś wpadać. Szkoda, że w ten sposób tak łatwo tego piona oddał. Wówczas mogłoby być dużo ciekawiej. Kiedy finały? Jutro będzie kompletna informacja, jak pisze Jacek. Pytanie właśnie, kto z kim będzie grał, bo tutaj no, w turnieju organizowanym ogólnoświatowo trzeba wziąć poprawkę na te strefy czasowe i możliwie dokładnie i możliwie wygodnie dla zawodników dobrać te pory rozgrywek. Nie jest to łatwe przy takim przedsięwzięciu. Jacek na swoim skórze sprawdził to najlepiej, organizując Cup of Nations, gdzie przez wiele tygodni rywalizowali ze sobą zawodnicy ze wszelakich zakątków świata. No i przedsięwzięcie logistyczne, czasowe było na pewno niesamowitym, a konieczność stawania w środku nocy przez Jacka tylekroć
mogłaby zniechęcić niejednego do organizowania dalej tych wydarzeń, ale jak widzimy, Jacek w mocy, a turniej Szczegolewa odbywa się w najlepsze z tak ogromną frekwencją. Na liście startowej początkowej było ponad 100 osób. Szkoda, 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 szkoda. Tych ostatnich straconych punktów przez Polaków. Final standings mamy ciągle po rundzie szóstej. Czy jeszcze po prostu nie odświeżyłem się tutaj? Czy już wjechały final standings? Nie, jeszcze nie wjechały. Cały czas niecierpliwie czekamy na wyniki w komplecie tej rundy siódmej, ostatniej. Już tylko ostatnie zostały do wygrania. I będziemy wiedzieli, i będziemy wiedzieli. To może zobaczymy sobie w międzyczasie, żeby też nie tracić czasu, w jaki sposób Natalia przegrała z Tomim. No jak wiemy, to bardzo wymagający zawodnik. Jutro swoją drogą Natalia ma imieniny. Cyberwoman, a Cyber Monday to są imieniny Natalii, więc pamiętajcie o tym, żeby złożyć jej najlepsze życzenia w dniu jutrzejszym, które akurat przypada w Andrzejki, a my już tutaj oglądamy ranking Tomiego 2175. Myślę, że też najlepiej świadczy sam o sobie, ile on partii rozgrywa, na jakim poziomie, grając te szybkie partie. Szybko wychodzi z teorii po ruchu Natalii 33-29, wymieniając 15-24. A dzisiaj czwarty zawodnik mistrzostw Polski, Filip Kuczewski, ma urodziny. Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć, że mistrz Polski Filip Kuczewski ma urodziny, bo to przecież mistrz Polski w warcabów 64-polowych. Filip, wszystkiego najlepszego. Faktycznie możliwe, że Facebook mi o tym przypominał, ale też forma składania życzeń wszelka inna niż ta na tablicy facebookowej jest, myślę, bardzo sentymentalnie, fajnie, sympatycznie odbierana i tego się trzymając. Powodzenia, Filip, w dalszej karierze zawodowej, żeby była nie mniej intensywna i nie mniej dorodna w sukcesy jak do tej pory. I 100 lat, 100 lat. Mam nadzieję, że to albo słyszysz, albo usłyszysz przy jakiejś tam okazji. Przeglądając dalej partię Natalii. Do klasyki. Dosyć niestandardowe ruchy w wykonaniu Tomiego. Ale to jest jego siła. No i udało mu się wejść do klasyki, gdzie ta przewaga tęt po stronie białych, no, jest istotna. Prawdopodobnie determinująca wynik. I tutaj przy równej pozycji według skanu błąd Natalii, wyjście Gestema. Szukała tych zapasowych temp, ale tutaj już dosyć mocna przewaga czarnych, ale znów niedokładny ruch skan pokazuje ze strony Tomiego. Może lepiej było to wybijać, na pewno się narzuca. Taki właśnie ruch. Tylko pewnie bał się potem tego, że będzie tutaj atak na 29. No przecież nie, no, spokojnie się uda zdążyć z obroną. No nie wiem, przecież jest do policzenia na trzy ruchy, żeby to wygrać. No to już się prawie wyrównało. A, ten przerych. Chyba, że widzi aż tak dobrze. Chyba, że Tomi Mbongo widzi aż tak dobrze, to doliczą. Ale na pewno jest to równo rzucający się. A tutaj od razu Natalia zrobiła, który przegrywający? Tak. No tak, bo pozbawiła się możliwości zagrania 30-25 przez tą kombinację 24-30. Teraz po zejściu nie ma co grać. Zgadza się, oj, zgadza. Tu jest koniec, tutaj, a tu, tutaj. I finito w tej klasyczce na rzecz Tomiego Mbongo. I finito. Mamy komplet wyników. Mamy komplet wyników, więc prawdopodobnie również my powinniśmy mieć komplet wyników końcowych trzeciego turnieju. Zgadza się. Zgadza się, że mamy. Reszka na 17 miejscu. Wyprzedził mnie Dominik Rubaj, mając 49 punktów wartościowania, czyli to samo co ja, pewnie jakimś dodatkowym. Gratulacje dla Dominika. Oprócz tego Sebastian Wieczorek 11 na 100%. Tymi wynikami sobie zapewni udział w fazie pucharowej top 13. Karol Cichocki po porażce na miejscu 9, czyli tym, które my zajmowaliśmy, dokładnie ja, przed rozpoczęciem tej rundy, a dominacja rosyjska jest niesamowita. No, mój pogromca Iwan Trofimow wygrał w ten sposób, skakując na podium. Szajbakow, Ilin Daniu, Trofimow i Idrisowa, proszę, kobieta bardzo wysoko na czwartym pozycji. Niestety nasza Natalia 20 dopiero po porażce z Tomim w ostatniej partii.
Lada moment będą przekazane przez Jacka informacje o tym, kto, w jakim składzie uformuje się ta nasza finałowa szesnastka, ilu Polaków w niej zagra. Kilka nazwisk wydaje się pewnych, takich jak Karol Cichocki, Karol i Sebastian. No właśnie, i również dzięki graty dla Ciebie też od Dominika, dzięki wielkie. Karol i Sebastian w playoff, czyli te nazwiska, które były pewne niemal, notują, będą notowały występ w fazie pucharowej, więc na pewno im się będziemy przyglądać, prawdopodobnie również na streamach, przynajmniej się o to postaram. Szkoda bardzo występów Natalii, której na pewno niedużo zabrakło, po tym jak ostatnio była w pierwszej dziesiątce, teraz 20. Pewnie gdyby tej ostatniej partii nie przegrała, wygrała, może by były szanse. W takim razie będziemy oglądali jedynie dwóch Polaków. Dwóch młodych, ciągle najbardziej perspektywicznych zawodników w całej naszej warcabowej polskiej ekipie. No i fajnie, no i fajnie. Hej, hej, co tam? Szatan, rozwiń, bo na takie pytanie odpowiadać no raczej nie wypada. Bądźmy merytoryczni. Mówmy rzeczy, które wprowadzają coś do rozmowy. A na pewno pytanie hejka, co tam takim nie jest. Słuchajcie, w takim razie ten długi 3,5 godzinny stream myślę, że spokojnie możemy zakończyć, znając rozstrzygnięcia, znając wyniki. Gratulacje dla najlepszych. Gratulacje dla Was, że tak długo wysiedzieliście ze mną, zostawiając 25 łapek w górę, jedną w dół. Tego, co dał w dół, na pewno znajdę i rozliczę się personalnie. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Oglądam 3,5 godziny szatan siedzę na tym streamie, więc dobrze wiesz, co robiłem. Ale już abstrahując od takich rozmów, trzymajcie się ciepło, widzimy się na kolejnym streamie. Śledźcie wszystkie materiały pojawiające się na kanale, bo mówię już niedługo kolejne, nowe, mam nadzieję ciekawe dla Was właśnie materiały się znajdą. Dzięki dla Jacka za przekazanie informacji w pierwszej linii do nas. Karol i Sebastian może z tego streama właśnie są w stanie sami się dowiedzieć i potwierdzić to, że udział w finałowej szesnastce mają zagwarantowany. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnych tego typu wydarzeniach, streamach. Cześć!